Szefie Rady Gminy Szumowo. Witam wszystkich radnych gminy Szumowo. Witam wójta gminy pana Jarosława Cukiermana. Dzień dobry. Witam skarbnika gminy panią Halinę Dmochowską. Witam sekretarza gminy panią Hannę Szabłowską. Witam radnego powiatowego pana Edwarda Lipińskiego. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pana Witolda Zadrogę, prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, panią Mirosławę Gwardiak, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie i panią Danutę Grabowską, dyrektora Gminnego Przedszkola w Szumowie. I panią Milewską Joannę, nie bardzo widzę, ale jest. Także też witamy panią kierownik biblioteki. Witam sołtysów. Witam wszystkich obecnych, witam media. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Informuję państwa radnych, że wpłynął wniosek pana wójta o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad z punktu 10 pod punktu 5 o treści. Uchylenie uchwały nr 11/47/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Zambrowskiemu oraz drugi wniosek o drugą zmianę, zdjęcie z porządku obrad z punktu 10 pod punktu 7, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Szumowo na lata 2016-2022. Informuję państwa radnych, że zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Poddaję wniosek o zmianę porządku obrad pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za zmianą porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. Odczytam porządek obrad po zmianach. Punkt 1. Otwarcie obrad. Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 4. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szumowo w 2015 roku. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów Rady Gminy Szumowo w 2015 roku. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za 2015 rok oraz przedstawienie planu pracy na rok 2016. Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminnej w Szumowie za 2015 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2016 rok. Punkt 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt 1. Uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. Podpunkt 2. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szumowo na lata 2016-2019. Podpunkt 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej. Podpunkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Podpunkt 5. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zambrowskiemu. Punkt 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12. Wolne wnioski i sprawy różne. Punkt 13. Zamknięcie obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 3. porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z 13 sesji Rady Gminy został wyłożony państwu radnym do zapoznania się, do wglądu. Jeśli do końca sesji nie będzie uwag do tego protokołu, uznam, że protokół został przyjęty. Punkt 4 porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z panów radnych chciałby złożyć interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szumowo w 2015 roku. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie sprawozdania. W 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy przeprowadziła 2 posiedzenia samodzielne oraz uczestniczyła w 8 posiedzeniach wspólnych z Komisją Finansów. Komisja Rewizyjna zajmowała stanowiska w kwestiach istotnych dla gminy, w szczególności budżetu gminy i podatków lokalnych. Komisja Rewizyjna analizowała szczegółowo projekty uchwał w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
zmian budżetu gminy w ciągu całego 2015 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium. Rada przyjęła wniosek jednogłośnie, udzielając panu wójtowi absolutorium w dniu 26 czerwca 2015 roku. Komisja podjęła 2 uchwały własne oraz 68 uchwał wspólnych z Komisją Finansów w sprawie wyrażenia opinii do projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy. Komisja rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole planowe w jednostkach organizacyjnych gminy, w tym punkt pierwszy, kontrolę w Bibliotece Gminnej w Szumowie, której przedmiotem było prawidłowość prowadzenia podstawowej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, finanse jednostki, stan księgozbioru, prawidłowość ewidencjonowania zakupionych woluminów i wycofania książek zaczytanych. Wykonanie zadań biblioteki powiatowej. Wydano 3 zalecenia pokontrolne. Punkt drugi. Przeprowadzono kontrolę w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, której przedmiotem było całokształt działalności, prawidłowość prowadzenia podstawowej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, działalność kulturalno-oświatowa oraz finanse. Wydano 9 zaleceń pokontrolnych. Punkt trzeci. Przeprowadzono kontrolę funkcjonowania i sytuacji finansowej gospodarki odpadami. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Zalecenia wydano odnośnie tylko biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów Publicznych w 2015 roku. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Panie przewodniczący, panie wójcie. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów Rady Gminy Szumowo za 2015 rok. W 2015 roku Komisja Finansów Rady Gminy Szumowo nie odbywała samodzielnych posiedzeń, ale odbyła 10 posiedzeń wspólnie z Komisją Rewizyjną. Dominującym zagadnieniem w tematyce posiedzeń komisji było wyrażenie opinii do uchwały budżetu na 2015 rok i opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy w ciągu roku budżetowego 2015. Ponadto komisja zajmowała się projektami uchwał w sprawach podatkowych oraz innymi sprawami związanymi z gospodarką finansową gminy. Wynikiem pracy komisji były liczne opinie, które na bieżąco przedstawiane były Radzie Gminy na sesjach. Komisja podjęła 66 uchwał wspólnych z Komisją Rewizyjną w sprawie wyrażenia opinii do projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy. Treść wyrażonych opinii wskazuje na skuteczną współpracę pomiędzy Komisją Finansów i Komisją Rewizyjną a organem wykonawczym gminy, ponieważ zdecydowana większość opinii była pozytywna. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminy w Szumowie za 2014 roku oraz przedstawienie planu pracy na rok 2016. Proszę panią dyrektor Joannę Zielińską o przedstawienie sprawozdania. Panie wójcie, szanowni państwo. Biblioteka Gminna w Szumowie działa od 1943 roku i cieszy się wśród czytelników dobrą opinią jako biblioteka dobrze zatoczona w nowości. W 2015 roku zakupiliśmy 689 książek za kwotę 16 833 zł. W tym ze środków samorządu gminy 273 książki, 280 z dotacji samorządu powiatu zamrowskiego i 144 z dotacji ministra kultury. Obecnie księgozbiór to jest 19 121 książek. Z biblioteki korzystało 233 czytelników i są to w większości ludzie bezrobotni, to jest 48 osób, oraz uczniowie 75. Pod względem wieku największą grupę stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lat, to jest 83 osoby. Biblioteka zarejestrowała 2208 odwiedzin, czytelnicy wypożyczyli 4443 książki. Dzięki przychylności Rady Gminy mamy dobre warunki do rozwoju i możliwość zakupu wielu dobrych książek, za co chwalą nas czytelnicy. Z naszej biblioteki korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale także powiatu i sąsiedniego województwa mazowieckiego. Czytelnie biblioteki odwiedziły 94 osoby, które skorzystały z 61 książek i 434 czasopism. Wzrasta zainteresowanie czytelnictwem właśnie czasopism. W 2015 roku w bibliotece można było skorzystać z 18 czasopism bieżących oraz wielu pojedynczych egzemplarzy podarowanych nam przez czytelników.
Największą popularnością cieszyły się takie czasopisma jak Kontakty, Gazeta Współczesna, Angora, Porady Medycyny Ludowej i Gala. W minionym roku dużą część naszego czasu pochłonęły prace związane z komputeryzacją bibliotek. Dzięki programowi Mac Plus, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki, możemy tworzyć internetowy katalog biblioteczny, który jest już dostępny dla czytelników w internecie na stronie Mac Plus. Do końca 2015 roku zamieściliśmy w katalogu komputerowym 11 tysięcy książek i w tym roku planujemy skupić się dalej na tym zadaniu, tak aby wprowadzić tych książek jak najwięcej, być może już całość księgozbioru. Korzystając z witryny szukamksiążki.pl możemy sprawdzić, jakie książki znajdują się w naszej bibliotece, a także nie tylko w naszej, a we wszystkich bibliotekach, które mają system właśnie Mac Plus. To na takiej stronie można sprawdzić. Działalność biblioteki polega nie tylko na wypożyczaniu książek, ale także na ułatwianiu czytelnikom i mieszkańcom gminy dostępu do szeroko rozumianej kultury. W 2015 roku biblioteka zorganizowała 6 imprez, w których uczestniczyło 312 osób. Wśród tych imprez były spotkanie teatralne dla przedszkolaków w wykonaniu Teatru Artres Krakowa. To było Rubinowie Książę, Koziołek Niematowy, Trzy Świnki i Skrzat Pitelitury. Przedstawienia to są interaktywne, angażują i zapraszają widzów do wspólnego spektaklu, współtworzenia spektaklu. Autorzy prowadzą z widownią improwizowany dialog i razem z dziećmi tańczą, śpiewają, także dzieci uczestniczą, są to bardzo fajne spotkania. Ponadto były dwa spotkania autorskie. Pierwsze z Marcinem Drykszczyńskim w kwietniu, w którym uczestniczyli uczniowie klas 1-3 z naszej szkoły tutaj w Szumowie. To było 70 uczestników. I z Bronisławem Cieślakiem, znanym z rolnika Borewicza, a teraz obecnie z roli Malanowskiego. Oraz Piotrem K. Piotrowskim, autorem książki 07 Zgłasza się, opowieść o serialu, a także Dariuszem Rekoszem, pisarzem i organizatorem tego spotkania. Tutaj było 38 uczestników i to spotkanie odbyło się tutaj w sali Gminnego Ośrodka Kultury. W grudniu pani Liżewska uczestniczyła w jury konkursu Prezentacja czytelnicza zorganizowanego w Bibliotece Szkolnej w Zespole Szkół w Szumowie. Biblioteka Gminna w Szumowie nadal pełni funkcję biblioteki powiatowej. Nadzorowała składanie sprawozdań bibliotek powiatu. Pośredniczyła w składaniu i przekazywaniu danych informacji między bibliotekami powiatu a Książnicą Podlaską, Biblioteką Narodową i innymi instytucjami. Biblioteka służyła też bibliotekom powiatu pomocą merytoryczną. W październiku przeprowadzono seminarium szkoleniowe dla bibliotek powiatu Zambrowskiego, w którym uczestniczyło 14 osób. W programie znalazły się tematy gry z literaturą ONA, czyli krótkie historie w literaturze, praca z czytelnikiem dorosłym, zajęcia praktyczne, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sprawy różne. Szkolenie to odbyło się w filii Biblioteki Miejskiej w Zambrowie. Na wykonanie zadań Biblioteki Powiatowej otrzymaliśmy 15 tysięcy z powiatu. Kwota środków z powiatu nie ulega zmianie w stosunku do roku ubiegłego. W lipcu otrzymaliśmy 3 tysiące złotych z programu Ministra Kultury Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek, który przeznaczono na powiększenie naszego księgozbioru. Chciałabym też poinformować Państwa, że nasza biblioteka ma swój profil na Facebooku, gdzie zamieszczane są informacje o naszej działalności. Takie informacje uzyskamy właśnie sprawozdania. A teraz plan pracy jeszcze. W 2016 roku biblioteka zamierza kontynuować dotychczasowe kierunki gromadzenia. Planując zakupy książek, zawsze bierzemy pod uwagę sugestie i potrzeby naszych czytelników. Dlatego mamy bogaty księgozbiór i myślę, że nasi czytelnicy są zadowoleni z jakości naszych zbiorów. W ciągu roku planujemy skupić się przede wszystkim na wprowadzaniu do katalogu komputerowego wszystkich nowości oraz wprowadzaniu jak największej ilości książek starszych, aby jak najszybciej można było udostępnić czytelnikom katalog biblioteki w internecie. Planujemy też przeprowadzenie skontu księgozbioru biblioteki i spisanie na ubytki książek zniszczonych i zagubionych. Biblioteka będzie czyniła starania, aby utrzymać dotychczasowych czytelników i pozyskać nowych. W tym celu planujemy organizację następujących zadań. Pozyskiwanie środków zewnętrznych z różnych źródeł,
z Unii Europejskiej, unijnych środków, z ministerstwa. W tej chwili będziemy składać wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet drugi, infrastruktura bibliotek 2016-2020 na remont budynku biblioteki. Organizacja konkursów. Planujemy zorganizowanie 3 konkursów w tym roku. Konkurs plastyczno-fotograficzny Wizytówka Szumowa, który jest planowany na wakacje. Powiatowy konkurs plastyczny Piękno Jesieni w październiku. Konkurs plastyczny Ilustracja dowolnego utworu Marcina Pałasza w kwietniu dla przedszkolaków i dzieci klas młodszych. Planujemy też zorganizowanie 3 wieczorów poezji śpiewanej. Popularyzacja książki, czyli spotkania autorskie. Planujemy spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w kwietniu, z panią Agnieszką Frączek, pisarką dla dzieci również w kwietniu. Spotkanie autorskie z Michałem Ogórkiem, dziennikarzem, felietonistą i pisarzem. To jest dla dorosłych i gimnazjalistów spotkanie w czerwcu. Spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk, to jest pisarka książek dla młodzieży. Oraz kiermasz książek w maju i w grudniu. Co roku takie kiermasze przeprowadzamy i z tego tytułu otrzymujemy w darze książki, które potem mamy jako nagrody na konkurs organizowany przez bibliotekę. Dzień głośnego czytania, czyli głośne czytanie książek dla przedszkolaków w maju. Ponadto współpracujemy z przedszkolem. Tutaj spotkania w bibliotece są raz w miesiącu organizowane. Jest to głośne czytanie, konkursy, właśnie te teatrzyki, o których wcześniej mówiłam, które też w tym roku będą. Planujemy też zorganizowanie 3 wystaw różnych plastycznych w ciągu roku w naszej bibliotece. Natomiast na wakacje planujemy warsztaty plastyczne z papierowej witliny i z działalność informacyjna. Informowanie czytelników o swoich zbiorach i imprezach bibliotecznych, udzielanie pomocy czytelnikom przy wyszukiwaniu informacji na różne tematy, udostępnianie czasopism w czytelni i wypożyczanie ich do domu, pomoc przy sporządzaniu zestawień bibliograficznych, informowanie w internecie o imprezach, które odbyły się w bibliotece. W tym roku biblioteka nasza dalej będzie pełniła funkcję biblioteki powiatowej i tutaj w tym zakresie planujemy takie prace jak udzielanie bibliotekom powiatu żądrowskiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez biblioteki zadań statutowych, współpraca z Książnicą Podlaską w Białymstoku i szkolenie dla pracowników bibliotek powiatu w czerwcu. I to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za 2015 rok. Przedstawienie planu pracy na 2016 rok panią Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w statucie oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczności gminy przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Realizowane zadania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną kształtującą nawyki odbiorcy wartości kulturowych. Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na ich udziale w przedsięwzięciach kulturalnych, które mają charakter cykliczny bądź okolicznościowy. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami, ale też współtwórcami życia kulturalnego gminy poprzez udział w uroczystościach, festynach, wystawach, koncertach, a także poprzez prezentację swoich prac i umiejętności twórczych, bądź też przez udział w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych. Edukacja kulturalna to podstawowe zadanie i jedna z racji istnienia Ośrodka Kultury. Cieszy więc nas bardzo, że proponowane przez GOK inicjatywy spotykają się z zainteresowaniem mieszkańców, a prowadzone działania gromadzą coraz to nowych uczestników, nawet spoza terenu naszej gminy. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że coraz więcej młodych ludzi i ich rodziców rozumie, jak ważne jest pielęgnowanie pasji, rozwijanie zainteresowań i zdolności już od najmłodszych lat. Dlatego też co roku w naszej ofercie znajduje się szereg różnorodnych zajęć o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, artystycznym, rekreacyjnym i sportowym,
pozwalających nie tylko ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas, ale przede wszystkim umożliwiających wszechstronny rozwój osobowości, zainteresowań i uzdolnień. Część tych zajęć to formy stałe, kontynuowane ze względu na duże zainteresowanie i akceptację społeczną od lat. Co roku jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i uwzględniając sugestie mieszkańców, wprowadzamy do naszej działalności nowe formy, nowe treści, tak aby każdy mógł znaleźć w naszej ofercie coś dla siebie. Tak więc przez cały 2015 rok dzieci i młodzież korzystały z bezpłatnych lekcji z zakresu nauki gry na instrumentach dętych, których głównym celem jest wykształcenie muzyków do naszej orkiestry dętej. Swoją pracę kontynuował też zespół taneczny Mażoretek Arabeska, który razem z orkiestrą uświetnia nasze gminne uroczystości, reprezentuje i promuje naszą gminę podczas przeglądów i imprez w gminach sąsiednich. W ubiegłym roku obydwa zespoły wystąpiły na międzynarodowym przeglądzie orkiestr dętych w Hajnówce. Uświetniły jubileusze Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzechowie i Srebrnym Borku, gminne i powiatowe zawody pożarnicze oraz uroczystości rewizyjne. Jednak największym osiągnięciem w 2015 roku był udział obu zespołów w festiwalu Balkan Folk Fest w Złotych Piaskach w Bułgarii. Ze względu na duże zainteresowanie tańcem mażoretkowym w październiku 2015 roku powstał przy GOK zespół mażoretek juniorek, składający się z dziewcząt z klas 4-6. Swoje pasje taneczne mogą też realizować w naszej placówce dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczestnicząc w zajęciach gimnastyczno-tanecznych prowadzonych przez instruktora GOK panią Marlenę Śledziecką. W ramach edukacji muzycznej obok nauki gry na instrumentach dętych w GOK prowadzone są indywidualne lekcje gry na gitarze i pianinie. Ze względu na coraz większą liczbę chętnych w 2015 roku zajęcia te odbywały się dwa razy w tygodniu. Nabyte umiejętności młodzi muzycy mają okazję zaprezentować podczas koncertów, które organizujemy dwa razy do roku, w styczniu i kończący roczny cykl nauki koncert w czerwcu. W 2015 roku swoje pasje i uzdolnienia mogły też realizować dzieci uzdolnione plastycznie. Przez cały rok, raz w tygodniu, dzieci pod okiem instruktorów plastyków, korzystając z bardzo bogatej gamy materiałów, poznawały różne techniki artystyczne, jak również wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury. Efektem każdych zajęć były wspaniałe dzieła sztuki dziecięcej, które mieszkańcy naszej gminy mogli podziwiać na wystawach. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 3 ekspozycje prezentujące efekty pracy małych twórców. Część prac została wystawiona na sprzedaż podczas kiermaszu bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Radę Rodziców naszego przedszkola. Dochód ze sprzedaży przeznaczyliśmy na dofinansowanie wycieczki w czasie ferii zimowych. W ubiegłym roku zorganizowałam też zajęcia szachowe. Niestety z powodu nikłego zainteresowania, gdy zgłosił się tylko jeden uczestnik, zajęcia nie doszły do skutku. Od października 2015 roku prowadzone są w naszej placówce dwa razy w tygodniu bezpłatne zajęcia aerobiku i raz w tygodniu ćwiczenia profilaktyczno-rehabilitacyjne pod nazwą Zdrowy Kręgosłup dla osób dorosłych, z których łącznie korzysta 40 osób. Zajęcia są integralną częścią projektu GOK Apetyt na Zdrowie, na realizację którego pozyskałam środki w wysokości 4750 zł z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i od sponsorów. Realizację projektu dofinansował również sklep sportowy Kmar z Zambrowa, przekazując darowiznę w postaci 15 kalimer. W ramach realizacji projektu 27 państw terenu naszej gminy wzięło również udział w warsztatach kosmetycznych zrealizowanych w ramach partnerstwa z firmą kosmetyczną Mary Kay. Przedstawione zajęcia mają charakter stały i realizowane są przez 7 dni w tygodniu. I tak, w poniedziałki od godziny 15 do 17.30 odbywają się indywidualne lekcje gry na gitarze i pianinie, zaś o godzinie 19 zajęcia aerobiku. We wtorki od 16 do 17.30 odbywają się zajęcia gimnastyczno-taneczne dla najmłodszych, a o godzinie 19 zajęcia zdrowy kręgosłup. W środy od 15 do 20 odbywają się lekcje nauki gry na pianinie i gitarze, jak również od godziny 17 do 20 spotykają się też pasjonaci krycia sportowego. W czwartki od 16 do 17.30 odbywają się zajęcia plastyczne, zaś o 19 ponownie aerobik dla dorosłych. Piątek to dzień pracy wewnętrznej. Kiedy to planujemy pracę na następny tydzień, dyskutujemy nad różnymi pomysłami, sporządzamy fotogazetki z ostatnich wydarzeń
uzupełniamy kronikę, instruktorzy przygotowują się do swoich zajęć. W okresie jesienno-zimowym w piątki odbywają się też próby chóru kościelnego. Soboty zaś to dzień zajęć mażoretek. Od godziny 9.30 swoje zajęcia mają mażoretki juniorki, zaś od 11.00 zespół arabeska. W każdą niedzielę zaś od godziny 14.00 do 20.30 odbywają się lekcje gry na instrumentach dętych i próba orkiestry dęty. W czasie między zajęciami dzieci i młodzież mają możliwość korzystania ze stołu do bilarda, stołu do ping-ponga, gier planszowych oraz Xboxa, który razem z telewizorem zakupiliśmy do naszej placówki w lipcu ubiegłego roku. Oprócz wymienionych form stałych, które są realizowane systematycznie w każdym tygodniu, za wyjątkiem ferii zimowych i wakacji letnich, nasza placówka była organizatorem lub współorganizatorem wielu działań o charakterze cyklicznym lub jednorazowym. Wspieramy też organizacyjnie imprezy zewnętrzne, które odbywają się w GOK. W 2015 roku były to następujące wydarzenia i imprezy. Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych GOK pod hasłem Moja podróż w krainę fantazji. Choinka noworoczna dla przedszkolaków, koncert noworoczny orkiestry dętej połączony z imprezą integracyjną członków orkiestry mażoretek i ich rodzin. Zimowiska dla dzieci w czasie ferii zimowych pod hasłem Jak co roku ferie w GOK-u, na które złożyły się warsztaty plastyczne i taneczne prowadzone przez animatorów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, warsztaty teatralne o tematyce indiańsko-kowbojskiej, wycieczka do Białegostoku do sali zabaw Ficoland, koncert kolęd w wykonaniu uczniów i pianistów i gitarzystów z ogniska muzycznego GOK. Z przygotowanych na ferie atrakcji skorzystało około 70 dzieci. Tuż po feriach 13 lutego zorganizowaliśmy karnawałowy bal przebierańców, na którym bawiło się około 150 dzieci. 1 marca wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szumowie zorganizowaliśmy drugi turniej strażaków powiatu zambrowskiego, w którym wzięło udział 14 drużyn OSP z terenu całego powiatu. Również w marcu zorganizowaliśmy w Ostrożnym i Pęcherzyce wyjazdowe warsztaty rękodzieła artystycznego pod hasłem Wiosenne Inspiracje, w których wzięło udział łącznie 29 pań. Miesiąc kwiecień i maj to organizacja zawodów kolarskich i realizacja zadań zleconych przez pana wójta w związku z opracowywaniem monografii gminy i imprezą z okazji 25-lecia samorządu. To jest współorganizacja spotkania mieszkańców, zbieranie informacji historycznych na temat naszej gminy, opracowywanie danych na tablice informacyjne poszczególnych miejscowości, opracowanie merytoryczne i graficzne, tablic promujących naszą gminę na uroczystość powiatową Nasza Samorządność. W czerwcu zorganizowaliśmy festyn rodzinny z mnóstwem atrakcji dla dzieci, koncertem naszej orkiestry dętej i występem mażoretek. Na zakończenie rocznego cyklu nauki młodzi pianiści i gitarzyści korzystający z zajęć GOK zaprezentowali nabyte umiejętności podczas koncertu pod hasłem Żyj z pasją. Odbyła się też druga z wystaw prezentujących prace plastyczne uczestników zajęć plastycznych pod hasłem Mała zabawa, wielkie efekty. W miesiącu czerwcu przeprowadziłam również wywiady i spisałam wspomnienia najstarszych mieszkańców naszej gminy, mające wzbogacić monografię. W miesiącach wakacyjnych zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży szkolnej szereg atrakcji pozwalających aktywnie spędzić czas wolny od nauki. W czasie spotkań odbywających się dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczyły w grach, zabawach, konkursach, w sali na powietrzu, zajęciach plastycznych, kulinarnych, wycieczkach rowerowych, grach terenowych. Wzięły udział w przygotowanych pod okiem instruktora GOK pokazie mody. Swoje zdolności wokalne zaprezentowały podczas koncertu karaoke oraz podczas show muzycznego wzorowanego na telewizyjnym programie Twoja twarz brzmi znajomo. Dla dzieci starszych zorganizowaliśmy nocną imprezę pod hasłem Noc Poszukiwaczy Skarbów. W drodze do odnalezionego skarbu ukrytego w GOK uczestnicy musieli pokonać wiele etapów, wykonać wiele nietypowych zadań, wykazując się przy tym znajomością historii gminy, swoimi talentami muzycznymi, aktorskimi i tanecznymi. W czasie wakacji zorganizowaliśmy też 3 wycieczki pod hasłem Poznajemy uroki Podlasia. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Przyrody w Drozdowie, gdzie wzięli udział w terenowej lekcji muzealnej pod nazwą Zabawa w tropicieli. Poznali świat gadów prehistorycznych, zwiedzając Jurajski Park Dinozaurów w Jurowce. 3. wycieczka to wyjazd do kina Millennium w Łomży na edukacyjny film animowany
pod tym w głowie się nie mieści. W miesiącu sierpniu odbyła się też wspomniana wcześniej wycieczka Orkiestry Dęte i Zespołu Majoretek do Bułgarii, gdzie obydwa zespoły uczestniczyły w międzynarodowej imprezie Balkan Folk Festival w Złotych Piaskach. W czasie wakacji na prośbę prezes Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie zebraliśmy również bardzo bogatą kolekcję rękodzieła artystycznego od 14 twórców z naszej gminy, która została zaprezentowana na Festiwalu Folklorystycznym Barwy Folkloru w Zambrowie. Prace te również zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury pod nazwą Osobliwości Pasją Tworzone. W dniach od 23 do 28 sierpnia odbył się w GOK kurs obsługi komputera i internetu w ramach programu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, z którego skorzystało 12 osób. W listopadzie zorganizowaliśmy gminne uroczystości Święta Niepodległości. Uczestniczyliśmy w przeprowadzeniu 4. przeglądu pieśni patriotycznej dla osób niepełnosprawnych, przygotowaniu spotkaniu mieszkańców naszej gminy z członkami Stowarzyszenia Szansa oraz turnieju paintballa drużyny OSP z terenu gminy Szumowa. Ponadto ponownie zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty rękodzieła artystycznego, tym razem o tematyce bożonarodzeniowej. Odbiorcami naszej oferty byli tym razem mieszkańcy Srebrnej, Paproci Dużej i Szumowa. W czasie całego roku prowadzimy też działalność promującą naszą placówkę poprzez ogłaszanie naszych imprez i relacjonowanie ich przebiegu na zambrowskim portalu internetowym, stronie internetowej Urzędu Gminy, na profilu GOK na Facebooku oraz za pośrednictwem plakatów i zaproszeń. Relacja wraz z dokumentacją fotograficzną sporządzana jest również w kronice placówki. Na bieżąco aktualizujemy też fotogazetki aktualności z życia GOK. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2015 roku w naszej placówce odbywały się zebrania, szkolenia, spotkania informacyjne i konsultacje społeczne organizowane przez różne firmy i instytucje, szczególnie działające na rzecz rolnictwa. W ubiegłym roku łącznie z sesjami Rady Gminy odbyło się tych spotkań 25. Realizując przedstawione przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, współpracujemy z Urzędem Gminy, parafią, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztatami terapii zajęciowej i sołectwami, jednostkami OSP, szkołami, przedszkolem oraz przedsiębiorcami. Współpraca ta jest dla nas bardzo cenna, gdyż dzięki niej możliwe jest działanie pełne i satysfakcjonujące. Kończąc swoje sprawozdanie, chciałabym podkreślić, iż mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa naszej gminy udaje nam się spełnić. Nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Staramy się jednak w swojej pracy kontynuować te wszystkie działania z lat poprzednich, które spotykają się z największą akceptacją mieszkańców i wprowadzać nowe formy kulturotwórcze, aby zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z naszej oferty. Mamy nadzieję, że rok 2016 będzie rokiem równie owocnej pracy kulturalnej, stając się źródłem satysfakcji dla całego społeczeństwa naszej gminy. To tyle sprawozdania. Plan pracy GOK na 2016 rok. Plan pracy GOK na 2016 rok, podobnie jak oczywiście na lata poprzednie, wynika z celów i zakresu działań statutowych ośrodka. Zaplanowane działania mają na celu rozwijanie wszechstronnych zainteresowań, uzdolnień i talentów, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym gminy, promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży, uaktywnienie osób starszych w wieku 55+. Realizując postawione cele, zamierzamy w roku 2016 prowadzić następujące działania. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w celu twórczego i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci szkolnych, pozwalających realizować pasje, zainteresowania i uzdolnienia. Zajęcia takie realizujemy w cyklu roku szkolnego, czyli od września do czerwca roku następnego. Część zajęć, które cieszą się największym zainteresowaniem, kontynuowane są przez wiele lat. Co roku pojawiają się też nowe formy. W 2016 roku w naszej placówce będą odbywały się następujące zajęcia. Zajęcia umuzykalniające, to jest nauka gry na instrumentach dętych, nauka gry na gitarze i pianinie, zajęcia taneczne majoretek arabeska i młodszej grupy majoretek juniorek, to są dziewczęta, tak jak wspomniałam, klasy 4-6, oraz zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci najmłodszych, przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci, zajęcia recytatorskie przygotowujące do występów podczas imprez okolicznościowych organizowanych w naszej placówce.
po wakacjach zechcemy wzbogacić naszą ofertę o zajęcia wokalne, celem których będzie powstanie zespołu wokalnego. Zamierzamy również kontynuację form rekreacji ruchowej dla dorosłych, czyli zajęć aerobiku oraz zajęć zdrowy kręgosłup. W czasie całego roku będą odbywały się też cyklicznie, w zależności od potrzeby, zajęcia kółka wokalno-recytatorskiego, które przygotowywałyby dzieci do występów podczas imprez okolicznościowych, takich jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Złote Gody, Dzień Seniora i spotkanie opłatkowe seniorów. Oprócz wymienionych form stałych, czyli odbywających się regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, w 2016 roku planujemy organizację szeregu imprez i kontynuację działań mających na celu ułatwienie społecznej integracji, pobudzenie lokalnej społeczności do aktywności kulturalnej, ale też zapewniających przyjemne spędzenie czasu wolnego. Przedstawię je w sposób chronologiczny, co da Państwu obraz całorocznej pracy GOK. Oczywiście już pierwszy miesiąc stycznia tego roku upłynął, więc część imprez już mamy za sobą. W dniu 16 stycznia odbył się w GOK-u karnawałowy wieczorek taneczny dla seniorów, w którym uczestniczyło około 100 osób. Oprawę muzyczną zapewnili zaproszeni na imprezę członkowie zespołów działających przy Stowarzyszeniu Szansa w Zambrowie. 22 stycznia odbyła się GOK impreza choinkowa przedszkolaków z naszego gminnego przedszkola. W dniach od 25 stycznia do 2 lutego, a więc ferie zimowe, odbędą się, no część już atrakcji się odbyła, zimowiska z bardzo bogatym i ciekawym programem obejmującym zajęcia plastyczne pod hasłem W bajkowym świecie Walta Disneya, Dzień Poszukiwaczy Skarbów, eksperymentalne zajęcia fizyczno-chemiczne pod nazwą Laboratorium Pełne Magii, karnawałowy bal przebierańców dla dzieci, który odbędzie się dzisiaj w godzinach popołudniowych, wycieczka do Warszawy obejmująca zwiedzanie oceanarium prehistorycznego w 3D oraz pobyt w sali zabaw, które odbędą się w najbliższy wtorek. W czasie ferii odbędzie się też uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, znaczy odbyła się ta uroczystość dnia 26 stycznia, bal seniora 30 stycznia, czyli w dniu jutrzejszym oraz koncert uczniów korzystających z lekcji gry na pianinie i gitarze dnia 3 lutego. Dnia 6 lutego odbędzie się coroczny noworoczny koncert Orkiestry Dętej oraz impreza integracyjna dla członków orkiestry, mażoretek, rodziców i zaproszonych gości. W miesiącu lutym planujemy przeprowadzenie 3. powiatowego turnieju strażaków ochotniczych straży pożarnych. Zawody obejmują rozgrywki w piłkę nożną, siatkową i przeciąganie liny. W marcu zaprosimy panie z terenu naszej gminy na uroczystość z okazji Dnia Kobiet, zaś seniorki na warsztaty wypieków wielkanocnych pod hasłem Słodkie Superbaby. W kwietniu planujemy zorganizowanie warsztatów carvingu lub kulinarnych w kilku miejscowościach naszej gminy. Na ich przeprowadzenie będę starała się pozyskać środki zewnętrzne z Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji. W maju zorganizujemy uroczystość z okazji Dnia Matki. W lipcu odbędą się zawody kolarskie, których koordynatorem jest nasza placówka. Zorganizujemy też imprezę plenerową dla mieszkańców. W czasie wakacji zorganizujemy cykl zajęć pod hasłem Wakacje w świetlicy zamiast na ulicy. Będą to różnorodne zabawy, gry, konkursy w sali na powietrzu, gry terenowe, wycieczki rowerowe, noc detektywów oraz wycieczki w ciekawe miejsca naszego województwa. Planuję też zorganizować wyjazd integracyjny dla członków orkiestry Dęty. W miesiącach lipiec-sierpień zorganizujemy konkurs na najpiękniejszy ogród naszej gminy. Przygotujemy wspólnie z Urzędem Gminy uroczystość z okazji Złotych Godów Par Małżeńskich z terenu naszej gminy. Zorganizujemy gminne obchody Święta Niepodległości. Będziemy uczestniczyć aktywnie w przygotowaniu 5. przeglądu pieśni patriotycznej organizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej. Zorganizujemy gminne obchody Dnia Seniora, imprezę andrzejkową dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem Zlot Czarownic i Czarodziejów. W miesiącu grudniu przygotujemy spotkanie opłatkowe dla seniorów. W ciągu roku będziemy też organizować wystawy prac wykonywanych podczas zajęć plastycznych, warsztatów rękodzielniczych, jak również wystawy twórców z terenu naszej gminy pod hasłem Wielkie Talenty Naszej Małej Ojczyzny. Spotkania i wyjazdy integracyjne dla seniorów, wyjazdy orkiestry na regionalne przeglądy i parady oraz zadania zlecone przez pana wójta, takich jak organizacja uroczystości z okazji nadania herbu i flagi gminy, organizacja dożynek gminnych.
Na przeprowadzenie niektórych działań będziemy się starali pozyskać środki pozabudżetowe. Dziękuję, to jest merytoryczny plan pracy. To pan wójt poprosił jeszcze, żebym przygotowała plany finansowe. Więc koszty stałe, jakie planujemy ponieść w roku 2016 roku. Więc tak, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, takimi jak składki ZUS, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, to jest kwota 147 500. Koszty utrzymania budynku GOK, takie jak zakup energii, wody, gazu, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłata za telefon, ubezpieczenie mienia, to jest kwota 36 400. Koszty poniesione, planowane do poniesienia na działalność kulturalną, to jest kwota 70 080 zł. W tym są wynagrodzenia bezosobowe, czyli koszty zatrudnienia instruktorów na umowy zlecenia i umowy o dzieło, to jest kwota 35 480 zł. Zakup materiałów na różnego rodzaju zajęcia, czyli plastyczne, muzyczne, kulinarne, wykonywanie dekoracji na różne imprezy, to jest kwota 5 500. Organizacja imprez, takich jak koncert noworoczny, tutaj jest tylko kwota oprawy muzycznej koncertu noworocznego wliczona. Dzień babci i dziadka, bal przebierańców dla dzieci, dzień matki, organizacja festynu rodzinnego, to kwota 29 100. Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury, to jest tak, opłaty ponoszone za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy, szkolenia dla pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, herbaty, mydła i ręczników dla pracowników, odnowienie pomieszczeń GOK, to jest łącznie kwota 6000 zł. No i łącznie koszty przewidziane na utrzymanie GOK w 2016 roku wynoszą 260 000. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. Poproszę Panią Sekretarz o przedstawienie sprawozdania. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok został określony w uchwale Rady Gminy z dnia 17 września 2014 roku. Na realizację tego programu wydano kwotę 90 781,80 zł. Realizacja programu polegała na kilku różnych działaniach. Pierwszą z nich była realizacja programów i akcji profilaktycznych. Programy te realizowane były przez Urząd Gminy Szumowo, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie, Bibliotekę Gminną, placówki oświatowe oraz klub sportowy. Na tą działalność wydano kwotę 49 582,67 zł. Prowadzony jest również punkt konsultacyjny oraz świadczenie usług terapeutycznych. Na ten cel wydano kwotę 16 800 zł. Osoby uzależnione od alkoholu kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są kierowane na badania przez specjalistów, psychologów i psychiatrów i na ten cel, na wydanie opinii, wydano kwotę 1200 zł. Organizowany był również turnus profilaktyczny wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży i na ten cel wydano kwotę 15 000 zł. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to wydatki przeznaczane na badanie wniosków dotyczących kierowania osób na badania właśnie przez biegłych. I takich osób skierowano 9, przepraszam, takich osób do komisji wniosków było 9, natomiast 3 osoby skierowano na badania przez specjalistów. Komisja wydawała opinię w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Gminy. Takich komisji wydano w ciągu roku 8. Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 3660,82 zł. Były to wydatki na szkolenia, delegacje i wynagrodzenia za udział w pracach komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad, podjęcie uchwał. I pierwszą uchwałą jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. Proszę Panią Skarbnik, Pana Wójta o zreferowanie projektu uchwały. To Pani Skarbnik jako pierwsza. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Uchwała budżetowa to ta najważniejsza podejmowana przez Radę Jednostki Samorządu Terytorialnego w danym roku budżetowym. Uchwała ta stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Aktem prawnym, który reguluje zasady gospodarki finansowej gminy, jest ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Następną uchwałą, bardzo istotną przy sporządzaniu projektu budżetu, jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody budżetu gminy Szumowo na 2016 rok planuje się w wysokości 17 853 000 zł. W tym dochody majątkowe to kwota 1 753 000, natomiast dochody bieżące 16 100 000. Plan wydatków budżetu ustalono także w wysokości 17 853 000 zł, w tym wydatki majątkowe 4 671 000 zł, co stanowi 26% planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące ustala się w wysokości 13 182 000 zł. Oprócz dochodów i wydatków ustala się także przychody i rozchody budżetu. I tak, przychody budżetu to planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 500 000 zł, który przeznaczony będzie na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich, a rozchody budżetu stanowi spłata kredytu, który zaciągnięty był w latach poprzednich. Najważniejsze źródła dochodów budżetu to te klasyfikowane w działach 751. Dział ten nazywa się dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Planowane dochody w tym dziale stanowią 47% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 8 388 544 zł. W dziale tym planuje się wpływy z podatku od nieruchomości, kwota 2 725 000, wpływy z podatku rolnego 620 000, z podatku leśnego 120 000, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 195 000, wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000. Kolejną pozycją dochodów planowaną w tym dziale to podatek od czynności cywilnoprawnych i tu planujemy uzyskać kwotę w wysokości 150 000 zł. W dziale tym także planowane są dochody z tytułu opłat. I tak, dochody z tytułu opłaty skarbowej przewiduje się w wysokości 15 000 zł, natomiast opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 65 000 zł. Udziały gminy w podatkach, które stanowią dochód budżetu państwa, przewiduje się w kwocie 4 497 000. W stosunku do roku poprzedniego wzrastają one o 50%, to jest kwota 1 500 000 wzrostu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 4 436 000, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 75 000 zł. I tu chcę Państwu chwilkę się zatrzymać nad tą pozycją dochodów. Jak już powiedziałam wcześniej, w planowanych dochodach w tym dziale następuje znaczne zwiększenie z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa. Zwiększa się właśnie ten udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest tu wzrost o kwotę 1 522 000 zł w stosunku do dochodów przewidzianych i uzyskanych w roku 2015. Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu jest dział 758 zł i dochody klasyfikowane w tym dziale to subwencja oświatowa i plan na 2016 rok to kwota 4 213 000.
oraz kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej dla gmin w wysokości 915 tysięcy złotych. Kolejnym co do wielkości wpływów działem budżetu jest dział gospodarka komunalna. Przewidywane wpływy w tym dziale to kwota 835 tysięcy złotych, a składają się na nią wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 tysięcy złotych, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 tysięcy złotych oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 310 tysięcy złotych. Znaczącym źródłem dochodów budżetu są także dotacje. Stanowią one 17% planowanych dochodów ogółem. Stanowi to kwotę 3 miliony 45 tysięcy złotych i z tego dotacje na zadania zlecone to kwota 1 milion 332 tysiące złotych, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 1 milion 310 tysięcy. Kolejną pozycją dotacji to dotacje na zadania własne i planowane dochody z tego tytułu to kwota 329 tysięcy 55 złotych. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych to kwota 1 713 tysięcy złotych. Z tego pomoc finansowa od powiatu zambrowskiego w wysokości 500 tysięcy złotych i środki te przeznaczone będą na dofinansowanie przebudowy drogi gminy Łętownica-Srebrny Borek. Kwota 963 tysiące to przewidziana do uzyskania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacja na przebudowę drogi gminy Łętownica-Srebrny Borek i kwota 250 tysięcy złotych to dofinansowanie, to środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Srebrnej. Tyle o dochodach. Wydatki budżetu, tak jak już wcześniej powiedziałam, planuje się w wysokości 17 milionów 853 tysiące złotych. Wzrastają one w stosunku do wydatków roku poprzedniego o 6,4%. Działami, w których ustalono najwyższe wydatki są, taki pierwszy dział to dział oświata i wychowanie. Stanowi on 39,4% planowanych wydatków ogółem i stanowi to kwotę 7 116 000 zł. Drugim co do wielkości działem wydatków budżetu jest dział transport i łączność i tu planowane wydatki stanowią 16% ogółu i daje nam to kwotę 2 853 000 zł. Dział administracja publiczna stanowi 14,2% wydatków ogółem i daje nam to kwotę 2 544 000 zł. Kolejnym, czwartym co do wielkości działem wydatków budżetu jest dział pomoc społeczna i tu planowane wydatki wynoszą 1 milion 824 tysiące złotych, co stanowi 10,2% wydatków budżetu. Piątym co do wielkości działem jest dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska i ten dział stanowi 8%. A kwota to 1 426 000 zł. Wydatkami budżetu są także dotacje udzielane z budżetu i plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016 opiewa na kwotę 1 641 000 zł. Z tego dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej to kwota 440 000 zł. Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkoły podstawowej w Paproci Dużej to kwota 370 tysięcy złotych. Dotacja na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie to kwota 60 tysięcy złotych. Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 10 tysięcy złotych. Na zadania z zakresu promocji gminy kwota 5 tysięcy złotych. Wpłaty na fundusz wsparcia policji 33 tysiące złotych. Wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 13 tysięcy złotych. I pomoc finansowa dla powiatu zamrowskiego 650 tysięcy złotych, z czego roboty inwestycyjne i wyposażenie szpitala
300 tysięcy złotych. Przebudowa mostu na rzece Wągroda w Pęchradce Polskiej 200 tysięcy złotych. Rozbudowa warsztatów terapii zajęciowych w Szumowie kwota 50 tysięcy złotych oraz kwota 100 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 1996B Szumowo-Głębocz Wielki. Tyle o wydatkach z mojej strony, a pan wójt wyraził taką chęć, tak się umówiliśmy, że o wydatkach inwestycyjnych powie sam. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie budżetu w formie księgowej, czyli w formie bardziej takiej w klasyfikacji budżetowej. Ja skupię się wyłącznie, tylko i wyłącznie, bo to najbardziej interesuje mieszkańców naszej gminy, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o działania, które będą widoczne na każdej wsi, na każdym w każdym okręgu działania Państwa Radnych. Ja przyjąłem zasadę, że w każdym okręgu, praktycznie w każdej wsi będą prowadzone inwestycje. Nie jest pominięta jedna wioska, mianowicie Wyszomierz Wielki. Wynikło to przede wszystkim z faktu, że wskazywałem pierwszą inwestycję czy remont chodnika Wyszołnierzu w zamian za zimowe otrzymanie dróg gminnych. Z tego co wiem, pan radny mi mówił, że jakieś obietnice dofinansowania w tej wsi będą ze strony powiatu. My jesteśmy skłonni pomagać powiatowi. Również wyłożymy jakieś środki. Jeśli nie będzie inwestycji ze strony powiatu, w tej wsi zaproponuję. Będą zmiany budżetu w okresie prawdopodobnie w kwietniu, kiedy rozliczymy rok ubiegły. Wtedy zaproponuję Państwu budowę tam na przyboisku placu zabaw dla dzieci. Jak wspomniała Pani Skarbnik, budżet naszej gminy sięga kwoty ponad 17 milionów złotych. Ten budżet jest budżetem bardzo wysokim. Wpłynęło na niego przede wszystkim wzrost dochodów. Zaczynają wpływać środki zewnętrzne, które zostają pokazane w tym budżecie. I proszę zwrócić, ja powtórzę tylko dwa wydatki. Mianowicie szkolnictwo, na które wydajemy prawie 40%, 39,4% naszego budżetu. Jest to ogromna kwota, to są największe wydatki, ale następną pozycją w wydatkach jest kwota na inwestycje, co mnie osobiście bardzo cieszy. Jest to kwota rzędu 26,4%. Ja, załącznik inwestycyjny do naszego budżetu na rok 2016 jest to oczywiście planowany, opiewa na kwotę 3 milionów 916 tysięcy. Dla porównania pokusiłem się porównać te wydatki do lat ubiegłych. I zbiłem sobie planowane inwestycje, bo realizacja budżetu jest zupełnie inna, ale planowane inwestycje z ostatniej kadencji, czyli z lat 2011-2014, jest to kwota 3 miliony 873 tysiące. Mówię to tylko dlatego, żeby już zmysłowić Państwu, jak dużo nas czeka pracy w tym roku. Środki wydane w tym roku będą takiej wielkości jak w okresie ostatniej kadencji. Tych zadań inwestycyjnych jest bardzo dużo. Ja za chwilę te ważniejsze inwestycje przedstawię, gdzie, w której miejscowości będą one wykonywane. Te inwestycje będą również jeszcze większe, bo w ubiegłym roku otrzymaliśmy odszkodowanie za zajęcie pasa drogowego, za zajęcie terenów pod budowę drogi S8. Pojawią się tak zwane wolne środki po rozliczeniu roku ubiegłego. Będzie to kwota około 1 mln zł. Także jeszcze spodziewamy się dochodów
wysokości 1 000 000 zł. Te środki w większości będą, w większości, nie wszystkie, będą przeznaczone na inwestycje. Te środki z roku ubiegłego leżą na lokatach, procentują. Nie ukrywam, że cały rok czekałem na odpowiedź od powiatu w sprawie budowy drogi w Poproci Dużej. Nie doszliśmy do porozumienia. Te pieniążki zostaną przeznaczone na inwestycje. Opracowujemy kilka projektów do wniosków unijnych. Na razie o nich nie będę mówił, bo nie wszystkie na pewno zostaną uwzględnione, nie wszystkie dostaną odpowiednie punktacje. Niemniej jednak próbować trzeba i jeśli pojawi się jakaś możliwość budowy, przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, będziemy wtedy inwestować. Podkreślę fakt, że gmina nasza ma tylko 500 000 kredytu. Jest to kredyt zaciągnięty po to tylko, żeby spłacać kredyt zaciągnięty w latach poprzednich. I niemniej jednak podkreślę, że przy budżecie prawie 18 000 000 zł i jeśli pojawią się zadania inwestycyjne ze środkami unijnymi, powinniśmy zaciągać kredyty i wykorzystywać je na okres 6-7-letni, który pozostał tak naprawdę ostatnie lata do uzyskania środków zewnętrznych. Idziemy już w tym kierunku, pojawiają się środki zewnętrzne. W tym roku najważniejszą inwestycją, jaką będzie przez nas prowadzona, jest oczywiście inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej w Srebrnej. W tym roku tę inwestycję zakończymy. Następną inwestycją sięgającą, koszty której sięgają prawie 2 000 000 zł, to jest budowa drogi Łętownicy-Srebrny Borek. Przypominam, że jest to inwestycja, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie do 30 stycznia zostanie ogłoszona ostateczna lista. Jesteśmy na 6 miejscu. Myślę, że nie możemy tych pieniędzy nie dostać. Jest to kwota prawie 1 000 000 zł. Na zasadzie pomocy finansowej z powiatem uzyskujemy 500 000 zł. Także rzeczywiste koszty tej inwestycji, jeśli chodzi o gminę, będą, oczywiście to pokaże przetarg, w granicach 500-600 000 zł. To są dwie najważniejsze inwestycje. Pozostałe inwestycje ja wykażę tylko inwestycje powyżej 10 000. Nie będę mówił o drobnych zakupach, bo nie jest to moim celem. Zaznaczę tylko, w których miejscowościach. Będziemy dokańczać budowę wodociągu w miejscowości Ostrożna. Jest to budowa, która była rozpoczęta, zdaje się, 3 lata temu. Jest projekt, trzeba tą budowę dokończyć, bo rolnik, który jest na końcu tej inwestycji, już praktycznie nie ma wody. Dowozi sobie wodę, także żeby nie stracić projektów, dokończymy tą budowę jak najszybciej. Następną inwestycją, wydatkami, to jest projekt budowy drogi gminnej Srebrna-Kalinowo. To jest odcinek, który łączy Podbiel Małą z Kalinowem. Tam brakuje około 600-700 metrów. 75 000 zł przeznaczymy na zrobienie chodnika, projektu i przebudowy ulicy Cmentarnej z uwzględnieniem oświetlenia i, jeśli będzie to możliwe, uwzględnieniem ścieżki rowerowej. Budowa ulicy Leśnej w Szumowie, przygotowujemy projekt do RPO. Termin naboru jest 17 marzec. Stajemy na głowie, żeby zdążyć z projektem. Tam przeprojektowujemy już projekt, który mamy, po to tylko, żeby uzyskać większe dofinansowanie. No niewielkie mamy tam szanse, niemniej jednak ilość punktów, która tam się należy, spowoduje na to, że możemy składać wniosek. No zobaczymy, na którym miejscu będziemy. Miejscowości Ostrożne planujemy zakupić działkę pod plac zabaw i boisko. Musimy zakupić kserokopiarkę do Urzędu Gminy, bo poprzednia nam się zużyła. Korzystamy z usług pana prezesa, a niemniej jednak musimy mieć własną. Wykonamy projekt rozbudowy
remizy strażackiej w Zarębach i Artuzach. Wykonamy ogrodzenie w Głęboczu Wielkim, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki i nastąpi tam zgoda. O ile wiem, to od grudnia ubiegłego roku to się wyjaśnia. Niemniej jednak myślę, że to poruszymy tę sprawę. Ja wystąpiłem do pana starosty o powiększenie działki, o przekazanie nam części działki powiatowej, żeby ten teren był większy. Wykonamy termomodernizację budynku zespołu szkół w Szumowie. Zakupimy również tam sprzęt komputerowy, bo ten, który jest w salach komputerowych, też już wymaga natychmiastowej, ze względów technicznych, natychmiastowej wymiany. Jest to kwota 40 tysięcy złotych. Przygotujemy projekt budowy przedszkola, stołówki, oczyszczalni ścieków i zagospodarowania terenu. Koncepcja takiej rozbudowy zespołu szkół jest już wykonana. Całkowity koszt przewidywany jest w granicach, całość zadania w granicach 3 700 000. To jest wartość kosztorysowa oczywiście, to jest cztery obiekty i zagospodarowanie terenu, stąd kwota jest tak duża. To nie jest koszt przedszkola, jest to również koszt stołówki, oczyszczalni ścieków i prawie hektara utwardzenia terenu, budynków zaplecza stadionu, bo nie ma tam żadnych takich budynków. Cała koncepcja rozbudowy opiewa na taką kwotę. Będziemy starać się aplikować środki unijne przez lidera. Nabór prawdopodobnie będzie we wrześniu. Środki na przedszkole są bardzo realne do uzyskania. Sprawa zagospodarowania terenu może być z odnowy wsi. Sprawa stołówki prawdopodobnie nie trafimy, tak kolokwialnie powiem, w żaden program. Będziemy musieli wykonać z własnych środków. Planujemy wybudowę linii oświetlenia ulicznego w Zarębach i Artuzach. W ubiegłym roku był wykonany projekt. Projekt tej linii w tym roku wykonamy tą linię. Jest przeznaczona kwota 80 tysięcy złotych. Następnym zadaniem też projekt był wykonany w ubiegłym roku. Realizacja oświetlenia w Kolinowie. Tam jest niewielka inwestycja, 15 tysięcy złotych. Planujemy również rozwiązanie problemu, bo tu jest napisane, założyliśmy budowę linii oświetlenia ulicznego przy ulicy Doradwan, przy drodze Doradwan. Współpracujemy to z Państwem Rupińskich, bo chcemy poszerzyć zakres robót. Państwo Rupińscy wystąpili, czy wyrazili chęć przekazania części działki. Oczywiście ta współpraca musi między nami i powiatem zaistnieć, bo to jest droga powiatowa. Wola współpracy jest bardzo duża. Tam trzeba było przebudować linię energetyczną. Chcielibyśmy tam zrobić linię energetyczną oświetleniową aż do lasu, do pana Kody, a przy okazji zrobić projekt i zacząć budować chodnik lub ciąg pieszojezdny, czyli rodzaj chodnika, ścieżki rowerowej, nie z polbruku, tylko z asfaltu, żeby można było jeździć rowerem czy na rolkach. Te sprawy są w tej chwili jeszcze w szczegółach uzgadniane. Potem 25 tysięcy złotych proponujemy przeznaczyć na projekt i realizację budowy oświetlenia w Ostróżnym. To jest tam około 5, zamontowanie około 5 lamp. Kwotę 120 tysięcy przeznaczamy na dokończenie inwestycji polegającej na budowie świetlicy w Kaczynku. Tam, tak jak wspominałem, jak rozliczymy rok ubiegły, pojawią się środki. Przeznaczymy jeszcze, chciałbym dokończyć tę inwestycję łącznie z utwardzeniem placu i ogrodzeniem, żeby zamknąć całą inwestycję. Ten przetarg ogłoszony był tylko i wyłącznie na rozbudowę tej świetlicy. Pozostaje zagospodarowanie terenu i ogrodzenie placu. Wykonamy również
remont w Radwanach. Tam planujemy wykonać elewację budynku świetlicy i ogrodzenie tego terenu obejmującego boisko i plac zabaw. Jest to kwota 50 tysięcy złotych. Planujemy również za kwotę 55 tysięcy złotych zakup małej architektury wiejskiej. Ja jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, są zadania, które nie są ujęte w zadaniu w zadaniach inwestycyjnych, niemniej jednak będą wykonywane z racji sklasyfikowania ich czy w remontach, czy w innych zadaniach. Będą tutaj takie zadania jak utworzenie placu przy OSP w Paproci Dużej, zakup bramek do kilku miejscowości, ja to wyliczę, planujemy w Głęboczu Wielkim, w Pęchradce, w Radwanach, wyposażyć te boiska, które w tym roku zostały wykonane, zakup trawy i remont boiska w Srebrnym Borku, remont już praktycznie się dokończył, remizy w Srebrnym Borku, jest zdaje się już uruchomione ogrzewanie i remont zakończony. Również remont świetlicy w Żabikowie. Tu kwoty są różne w zależności od potrzeb. Są jeszcze drobne rzeczy, których rzęd wielkości 5-7 tysięcy, takie jak zakupy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych czy innych, nie będę ich tutaj wymieniał. Powiem tylko, że kwota, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i bezpieczeństwo gminy, kwota przeznaczona na straże pożarne sięga prawie 500 000 złotych. Są to koszty związane z utrzymaniem samochodów, z wypłatą ekwiwalentów, również z zakupami bieżącymi sprzętu umundurowania. W tej chwili złożyliśmy wniosek dzięki uprzejmości pomocy pana Krajewskiego, składamy wniosek, pana Stefana Krajewskiego, składamy wniosek do ochrony środowiska o dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP w Szumowie ze względu na zbiorniki wodne, które tutaj istnieją na terenie Szumowa. Będzie to specjalistyczny sprzęt, ponton i sanie lodowe. Różne zdarzenia mogą być. Mam nadzieję, że nigdy nie będą potrzebne. Niemniej jednak takie zakupy chcemy zrobić, bo był przypadek utonięcia, Szumowo nie jest w stanie pomóc. Będą tam również, cały wniosek opiewa na kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Wniosek został złożony. Mamy duże szanse pozyskania tych środków zewnętrznych. To są takie podstawowe zadania, które inwestycyjne, które planujemy w tym roku zrobić. Na pewno budżet gminy w ciągu roku, tak jak w roku ubiegłym, będzie zmieniany. Niemniej jednak w ubiegłym roku był to pierwszy rok. Tych zmian było dużo. W tym roku budżet naszej gminy jest bardziej przewidywalny. Tych zmian będzie na pewno dużo mniej. Rozliczymy rok 2015. Pojawią się środki, wolne środki. Przeznaczymy je również na działania. Ja wiem, że nie we wszystkich miejscowościach i nie wszystkie sprawy są uwzględnione. Wiąże się to oczywiście z finansami, jednak chciałbym podkreślić, że kwestia kwoty wydawanej na inwestycje nie jest kwotą małą. Przypominam, że pomagamy również dla powiatu. Pani skarbnik tu wspominała o kwotach. Wspieramy gminną spółkę wodną w realizacji swoich zadań. Tych zadań jest bardzo wiele. Chciałbym przy okazji podziękować za dotychczasową współpracę, pomoc w realizacji budżetu na przyszły rok, jeśli będzie wykonany, a postaramy się go wykonać w 100%. Myślę, że będzie to widoczne w terenie i będzie to widoczne też i w Szumowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może jakieś pytania, to proszę bardzo. Czy są pytania do projektu? Projekt uchwały był przedmiotem opinii Komisji Finansów i Komisji Rewizyjnej. Poproszę przewodniczących komisji o
opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ja poproszę panią skarbnik o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jeszcze. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w składzie Anna Ostrowska, Paweł Gałko i Marcin Tyniewicki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Jest to uchwała składu orzekającego z dnia 3 grudnia 2015 roku. Dziękuję. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała numer 14/84/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2016 rok została przyjęta przy 15 głosach za, jej podjęciem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do kolejnej uchwały, a mianowicie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019. Również poproszę panią skarbnik o krótki komentarz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, opracowanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019 poprzedziło ustalenie wskaźników kształtujących poziom dochodów i wydatków oraz źródeł dochodów budżetu w latach objętych prognozą. Założenia do ustalenia wskaźników oparto na analizie sytuacji finansowej gminy oraz strukturze dochodów i wydatków w latach poprzednich. Dochody uzyskiwane przez gminę to głównie dochody bieżące. Dochody majątkowe zaplanowane na 2016 rok to kwota 14 tysięcy złotych i przewidujemy uzyskać ją ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Głębocz Wielki. Na lata kolejne, to jest lata 2017-2019, nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży majątku. Jeżeli w trakcie roku, któregoś roku budżetowego takie dochody wystąpią, wtedy odpowiednio zostaną ujęte zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w budżecie. Dochody budżetu na rok 2016 w wieloletniej prognozie finansowej, podobnie jak w uchwale budżetowej, planuje się w wysokości 17 853 000 zł. Wydatki budżetu również ustala się w wysokości 17 853 000 zł. Tu chcę tylko jeszcze taką uwagę dodać, że dochody w roku 2015 i 2016, co wynika z załącznika numer 1, dość znacznie różnią się od dochodów, które były zrealizowane w latach poprzednich, czyli rok 2013 i 2014. Różnica ta wynika z tego, że gmina Szumowo w 2015 roku otrzymała jednorazowo wysokie dochody z tytułu odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi S8. To rok 2015, w ten sposób tłumaczymy te wyższe dochody, które zostały uzyskane w roku poprzednim. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2016, to wyższe dochody od uzyskiwanych w latach poprzednich spowodowane są tym, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów prognozę dotyczącą wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i tu właśnie te dochody są wyższe o kwotę 1 500 000 od dochodów, które średnio uzyskaliśmy w latach poprzednich. Na lata kolejne, czyli rok 2017 i 2019, w sposób bardzo ostrożny planowaliśmy dochody budżetu gminy, szczególnie ostrożnie, jeżeli chodzi o wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i tu przyjęliśmy taką zasadę, żeby na lata kolejne zaplanować po prostu średnią obliczoną z kolejnych trzech lat. Dokumentem, który
wchodzi w skład wieloletniej prognozy finansowej jest także wykaz przedsięwzięć i tu w tym wykazie znajdują się trzy przedsięwzięcia. Dwa to są przedsięwzięcia kontynuowane i tymi kontynuowanymi zadaniami jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Srebrnej i tu już jest tylko limit wydatków na 2016 rok, kwota 755 tysięcy złotych. Drugim kontynuowanym zadaniem jest budowa budynku w miejscowości Kaczynek Wielki i tu limit wydatków na rok 2016 to kwota 125 tysięcy złotych, a nowym zadaniem jest budowa ulicy Leśnej w Szumowie. Łączne nakłady finansowe to kwota 371 tysięcy złotych, limit na 2016 rok kwota 210 tysięcy złotych i limit na 2017 rok kwota 161 tysięcy złotych. Ja mam tyle do powiedzenia na temat tej uchwały. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę, postaram się na każde odpowiedzieć. Dziękuję. Projekt uchwały konsultowany był z komisjami Rady. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii komisji. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę panią skarbnik jeszcze o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3, w dniu 3 grudnia 2015 roku wydał pozytywną opinię o projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szumowo na lata 2016-2019. Tu właśnie jeszcze dodam, że w latach 2016-2019 planuje się wypełnienie wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. To jest właśnie ta bardzo dobra i bardzo ważna informacja wynikająca z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy są uwagi do projektu uchwały? Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szumowo na lata 2016-2019? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 14/85/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019 została podjęta przy 15 głosach za jej przyjęciem, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do podpunktu trzeciego w punkcie 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej. Poproszę panią sekretarz o krótkie wprowadzenie. Szanowni państwo, na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. Proponujemy uszczegółowienie jednego z zapisów tej uchwały. Dotyczy to pozycji opłaty za każde rozpoczęte 10 metrów kwadratowych powierzchni zajętej pod sprzedaż. Uszczegółowienie polega na tym, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ustala limit kwoty, czyli maksymalną kwotę opłaty dziennej opłaty targowej. Żeby nie było żadnych wątpliwości, ponieważ tu jest opłata 9 zł od rozpoczętych 10 metrów kwadratowych, proponujemy dodanie zapisu łącznie nie więcej niż maksymalna kwota opłaty dziennej, o której mowa w artykule 19 punkt 1 litera a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czyli uszczegółowienie zapisu, że opłata ta nie może być wyższa niż maksymalna określona w ustawie. I to jest jedyna poprawka, jaką proponujemy do tej uchwały. Bardzo proszę o podjęcie. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii komisji w zakresie projektu uchwały. Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 14/86/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej została podjęta przy 15 głosach za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Kolejnym podpunktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Też poproszę panią sekretarz o krótkie wprowadzenie.
Tak, jest to uchwała, którą przedkładamy po raz kolejny pod obrady, po raz drugi pod obrady Rady Gminy. Zdecydowaliśmy się poprosić Państwa o podjęcie na nowo tej uchwały ze względów czysto technicznych, ponieważ opisanie poprawek, jakie wprowadzamy w deklaracjach i informacjach, byłyby zbyt trudne. Później trzeba było ogłaszać tekst jednolity, więc zdecydowaliśmy się na przedłożenie projektu nowej uchwały. Poprawki zawarte w informacjach i deklaracji są naprawdę bardzo kosmetyczne. Tam w grę wchodzi odnośnie informacji wykreślenie zapisu, że powierzchnię podajemy ogólnie, powierzchnię, a nie z uszczegółowieniem do 4 miejsc po przecinku. Jest to sugestia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast w deklaracji na podatek od nieruchomości została pominięta jedna pozycja dotycząca zbiorników niezarybionych. I to są naprawdę bardzo kosmetyczne poprawki, ale bardzo prosimy o podjęcie tej uchwały na nowo. Dziękuję. Poproszę przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie opinii Komisji w zakresie przedmiotu. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Zarządzam głosowanie. Kto z Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 14/87/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych została podjęta przy 15 głosach za jej podjęciem. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do punktu 10 podpunktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zambrowskiemu. Proszę o krótki komentarz. Dużo już dzisiaj było mowy na temat inwestycji i pomocy w realizacji zadań. Przedłożona uchwała dotyczy przekazania pomocy finansowej dla powiatu Zambrowskiego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Szumowo-Głębocz. Jest to kwota 100 tysięcy złotych i tak jak już wcześniej była mowa, jest to pomoc w realizacji tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Włoch jeszcze coś by chciał? Nie. Nie. Poproszę przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie opinii Komisji. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zambrowskiemu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 14/88/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zambrowskiemu została podjęta przy 15 głosach za jej podjęciem. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 10 porządku obrad, podjęcie uchwał. Przechodzimy do punktu 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W związku z tym, że ani interpelacji, ani zapytań radnych nie było, więc uważam ten punkt za wyczerpany. Kolejnym punktem porządku obrad są wolne wnioski i sprawy różne. Chciałam Państwa radnych poinformować, że do Rady Gminy wpłynęło pismo pana radnego powiatowego, pana Rokickiego Krzysztofa, który prosił, żeby to pismo odczytać na sesji Rady Gminy, co też w tej chwili uczynię. Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo oraz wszyscy radni Gminy Szumowo. Chciałbym podziękować Pani Przewodniczącej Rady Gminy Szumowo za szczere zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkania przedstawicieli radnych powiatu z Gminy Szumowo, z radnymi Gminy Szumowo, którego efektem było podpisanie porozumienia pomiędzy wójtem Gminy Szumowo a starostą powiatu Zambrowskiego w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg na terenie naszej gminy. Liczę na dobrą współpracę pomiędzy włodarzami gminy i powiatu, która w przyszłości zaowocuje wcześniejszym kompromisem w zakresie realizacji zadań zimowego utrzymania dróg. Dziękuję również mieszkańcom Łętownicy, którzy okazali mi wdzięczność za podjęte przeze mnie interwencje i pomoc w realizacji dawno oczekiwanej inwestycji przebudowy niebezpiecznego zakrętu. Dotychczasowe zdarzenia pokazują, iż dobra wola współpracy niesie za sobą wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców gminy i powiatu w podpisie Krzysztof Rokicki. W tym miejscu chciałabym też przywitać Państwa, którzy przygotowywali koncepcję. Panie Wójcie, proszę mi pomóc.
już ja nie mogę, bo to się bardzo modernizacji, i rozwoju sieci gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szumowo. Także mamy tu przedstawicieli tej firmy i Państwo się przygotują, za chwilę przedstawią nam tę koncepcję. W tym momencie Pan Wójt jeszcze chciał zabrać głos, także bardzo proszę. Ja tylko chciałem gwoli informacji, tu Pani Skarbnik zwróciła mi uwagę bardzo słusznie, że nie powiedziałem o wszystkich miejscowościach i w związku z tym takie małe uzupełnienie, jeśli chodzi o inwestycje. Przewróciła mi się po prostu kartka. Będziemy również wykonywać remont elewacji budynku gminy. Ja podałem Państwu, Urzędu Gminy, podałem Państwu takie dwie koncepcje. Jedna jest forma nowoczesna, ta na dole jest forma zrobienia z tego budynku a la kamienicy z lat 30. Będziemy w tym kierunku szli, będzie ten remont wykonany. Następne inwestycje, prace, które będą wykonywane, to będzie oczywiście remont remizy w Pęchradce. Tutaj sytuacja się zmienia. Wiem, że strażacy chcą współfinansować, żeby poszerzyć zakres inwestycji, co mnie bardzo cieszy. Tam zamontowane zostanie ogrzewanie. Chciałem wykorzystać piec węglowy, który został zdemontowany z GOKU. Jest to nowy piec, dobry piec. Strażacy chcą iść z postępem, chcą dofinansować i zamontować ogrzewanie olejowe. Myślę, że dojdziemy do porozumienia, czekamy na kosztorysy dokładne. Jeszcze z takich prac, które będziemy wykonywać, będą drobne prace polegające na wykonaniu szamba przy bibliotece. Rozmawiamy w Krajowie Budziłach z panem, który jest skłonny wydzierżawić część swojej działki na budowę placu zabaw. Jeśli rozmowy będą pomyślne, myślę, że będą pomyślne, tam również pobudujemy plac zabaw. Dla dzieci przeznaczamy również 10 tysięcy złotych na środki, oprócz tych finansowych środków, które posiada pani dyrektor zespołu szkoły w Srebrnej, również część środków finansowych, myślę, że one pewnie będą większe, bo po zakończeniu inwestycji chcemy doprowadzić przynajmniej w części działkę do porządku, ogrodzenie tam, żeby wykonać prawidłowo te prace, to trzeba wykonać remont szkoły, która ma jeszcze okna drewniane i dach pod eternitem. No taka jest kolejność rzeczy zaistniała, że najpierw pobudowana sala, teraz będziemy musieli zacząć remont. Trochę w odwrotnej kolejności, niemniej jednak na ten rok planujemy zagospodarowanie terenu, żeby to wyglądało tak w gospodarski sposób. I to chyba wszystko w kwestii jeszcze wizyty Państwa u nas. Ja bardzo proszę o bardzo wnikliwe przysłuchanie się programowi rozwoju, rozbudowy sieci, czy w ogóle programów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szumowo, gdyż jest to zadanie bardzo ważne, bardzo istotne. Ja twierdzę, że czas naszej kadencji jest ostatnim czasem, żeby w końcu ten temat rozpocząć. Ja nie mówię, że my musimy go zrealizować, bo na pewno i nie zdążymy, i finansowo, i organizacyjnie, ale zaprzepaszczono, nazywając rzecz po imieniu, tyle lat, nic w tym kierunku się nie dzieje. Nasze studnie, tu Państwo będą przedstawiać stan techniczny, możliwości rozwoju. Ja się zapoznałem z tym programem, znam go dokładnie, ale proszę mi wierzyć, jest to bardzo istotny temat. Musimy się w tej kadencji pochylić na temat oczyszczalni ścieków w różnej formie. Nie uciekniemy od tego tematu. Ja przypominam Państwu, że kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy inwentaryzację gminy Szumowo i zrobiliśmy taką małą ankietę co do chęci inwestowania w fotowoltaikę, w kolektory słoneczne i w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorowe rozwiązanie. Świadomość społeczeństwa jest tak niska, że tylko 20%
gospodarstw była zainteresowana rozwiązaniem tego problemu. Czeka nas ogrom pracy, przede wszystkim uświadomienia społeczeństwu, że nie uciekniemy od tego tematu. W tej chwili ekologia dąży do, jest tak i na topie, i tak przewidywana. Ten temat będzie do tego stopnia doprowadzony jak eternit. Będziemy musieli zrobić rozwiązania. My, jeśli zaczniemy te prace, już zaczęliśmy, opracowując koncepcję, ale jeśli zaczniemy te prace konkretne w wybraniu opcji rozwiązań, w tym roku jest szansa pozyskania środków z zewnątrz. Te pozyskanie środków z zewnątrz jest co nieco utrudnione, bo gmina nasza jest zwodociągowana w 90 kilku procentach. Mamy duży dochód na mieszkańca, mamy, nie wiem dlaczego, bardzo niskie bezrobocie. Pewnie ukryte mamy duże. Trudno mi to określić, te wskaźniki, za które otrzymujemy punkty, są takie, że tych punktów mamy niewiele. Niemniej jednak ta prezentacja dzisiejsza posłuży do rozpoczęcia tematu. Będziemy prowadzić konsultacje w podobnym zakresie i na podobnym poziomie jak w strategii rozwoju gminy Szumowo. W moim przekonaniu jest to temat bardzo ważny, który my musimy w tej kadencji rozstrzygnąć. To tak woli wstępu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Śledziecki jeszcze chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie wójcie, wysoka rado. Pytanie do mieszkańców miejscowości Szumowo. Dwa pytania w zasadzie. Takie prośba o wyjaśnienie, doprecyzowanie. Pierwsza sprawa dotyczy wynajmu sali z boku, bo co niektórzy przeczytali statut, który ostatnio uchwaliliśmy, i tam znajduje się ten zapis o tym, że istnieje możliwość wynajmu sali w roku, dobrze pamiętam, w przypadku nie kolidowania z zajęciami, które się w roku odbywają. I tutaj taka prośba, nie wiem, może doprecyzowanie, bo znaczy, no, to nie były skargi, takie jedno zapytanie, bo parę osób prawdopodobnie próbowało to zapytać o tą salę, z tym, że no, dostało odpowiedzi odmowne. I teraz kwestia jest tego typu, po pierwsze, w jaki sposób tą procedurę wynajmu sali w ogóle zaczynać, bo nie wiem, czy kierować się jakimś harmonogramem, czy doniesieniami, co będzie organizowane w roku, nie wiem, czy dałoby radę sporządzić jakiś grafik ewentualnie, bo przyznam szczerze, no ludzie mówią, że wynajęcie sali w roku graniczy student. Także ten zapis jest martwy i o to chciałem po prostu dopytać, czy to jest prawda. A druga sprawa dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków, bo problem polega na tym, że pojawiły się głosy, że w przypadku dofinansowań podobne instalacje o podobnej przepustowości i o podobnych parametrach technicznych są w różnym stopniu dofinansowane. I tutaj prośba o to, żeby też to jakoś wyjaśnić, czy jest to prawda, bo z czego to wynika, ewentualnie te różnice w kwotach dofinansowań dla poszczególnych osób. Dziękuję bardzo. Czy ja odniosę się do kwestii wynajmu GOK-u na cele komercyjne? Nie jest tajemnicą, że w moim przekonaniu Gminny Ośrodek Kultury z nazwy jest gminnym ośrodkiem kultury, w którym się powinno cały czas coś dziać i cały czas powinien być zajęty. Powiem szczerze, w moim przekonaniu i biorę za to odpowiedzialność, zresztą spotykam się z takimi opiniami, jak pan mówi, wynajmowanie sali GOK-u na wesele jest nieporozumieniem. Bo ja musiałbym zwolnić 2 czy 3 osoby, wysłać na urlop, nie wiem, co z tymi ludźmi zrobić. Sprawa wynajmowania, że graniczy z trudem, no trochę przesadzone. Jeśli nie ma zajęć, zdarzy się, nie wiem, poczesne czy inne, nie ma sesji, proszę bardzo. Tylko to jest na bieżąco. Jeśli chodzi o wynajm, proszę mi wierzyć, na uroczystości typu wesele jest to pomyłką. Dom kultury służy do innych celów. Tak jest moje zdanie. Jeśli radni uznają to inaczej, możemy go wynajmować i zarabiać na domu kultury, ale to chyba nie tędy droga. Jeśli chodzi o drugą kwestię, kwestię oczyszczalni ścieków, nie rozumiem szczegółów, pan kierownik może się ustosunkuje co do oceny. Ja znam genezę problemu, wiem o co chodzi, ale zarzut, że traktowani są różni ludzie takiej samej
przy takiej samej oczyszczalni jest chyba nietrafiony, ale to pan kierownik. Nie, no tak, to zrozumiałem. Nie zarzut, tylko pytanie, panie wójcie. Czy są, pojawiają się takie rozbieżności właśnie w ocenie? Pan kierownik, zaraz pytam. Panie wójcie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. W roku ubiegłym pan wójt wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków z 3 do 6 tysięcy, czyli 50, a maksymalna dotacja może wynosić 50% wartości oczyszczalni. Te oczyszczalnie są różne, chodziło tutaj głównie o to, żeby to dofinansowanie trafiało dla oczyszczalni o lepszych parametrach, nie? Czyli do oczyszczalni biologiczno-mechanicznych, a nie głównie gnilnych, jakie były tutaj u nas stosowane. I w roku 2015 na skutek zwiększenia dotacji automatycznie wzrosła cena budowy tej oczyszczalni ścieków. Z badania rynku ta cena była niczym nieuzasadniona. Nie wzrosły ceny urządzeń, nie wzrosła cena usług, nie było wzrostu ceny paliwa, więc nie rozumiemy, dlaczego nastąpiła taki gwałtowny wzrost tej oczyszczalni. W roku 2014 mieliśmy faktury, które opiewały na 6500. W roku 2015 przyjęliśmy, że oczyszczalnia gnilna, gdzie jest tylko rozprowadzenie, rozsączenie tej wody z zbiornika gnilnego, będzie kosztowało 7 tysięcy i nasza dotacja wynosiła 50%, czyli 3,5 tysiąca złotych do oczyszczalni właśnie gnilnej. Były oczyszczalnie z napowietrzeniem ścieków i też kosztowały niektóre taniej niż te gnilne. I tam daliśmy to dofinansowanie 50% i jedna, jak pamiętam, była wykonana tylko za wartość 12 tysięcy, gdzie dofinansowanie było 6 tysięcy złotych. Także tak wygląda to. Nie wiem, na czym polega ten wzrost wartości. Możemy tam tylko się domyślać, jaki jest układ inwestora i wykonawcy. Gmina nie jest inwestorem, nigdy nikomu nie sugerowała wykonawstwa i jaka ta oczyszczalnia powinna wyglądać. Mówiliśmy tylko, że przy zawieraniu umowy, że jest ukłon w tą stronę, żeby montować oczyszczalnie lepsze. Każdy ma możliwość wyboru, więc szukał sobie wykonawcy, jakiego chciał i robił za takie pieniądze, jak uważa. Dziękuję. Tak, no ja chciałabym się ustosunkować do tego pytania pana radnego dotyczącego wynajmu GOK-u i zapisu, który znalazł się w obecnym statucie, prawda? No nie ma takiego wynajmu, który by nie kolidował z pracą GOK-u, naprawdę nie ma. Pominąwszy wesela, które wiadomo przy okazji wynajmu na wesele sala jest wtedy jakoby wyłączona z działalności przez okres no 2 dni, to na pewno, prawda? No ale oprócz tego są inne wynajmy typu chrzciny, komunie, stypy.
I też proszę Państwa, no tak jak powiedziałam, nie ma takiego wynajmu, który by w jakiś sposób nie wpłynął na pracę GOK-u. Bo wiadomo, każda impreza to nie jest czas odbywania się samej imprezy, tylko przygotowania sali na imprezę. Później przyjeżdża catering, który robi też to, co do niego należy. Później jest, zanim catering pozbiera swoje rzeczy, później my musimy dosprzątać. Także ja tak się zastanawiam w ogóle nad celowością tego zapisu w statucie. Jeśli nie koliduje to z pracą GOK-u. Powtarzam, każdy wynajem koliduje z pracą GOK-u. Także ten zapis, jeśli już jest, to powinien być jasny, że wynajmujemy lub nie wynajmujemy, bo ja w dalszym ciągu naprawdę nie wiem, co mam odpowiadać mieszkańcom, którzy przychodzą i nie wiem, skąd poszła pogłoska, że wrócił wynajem GOK-u. Ja mówię, że ja nic na ten temat nie wiem, a chciałem jeszcze przypomnieć Państwu, że w poprzednim statucie gminy, który był uchwalony w 2003 roku, również był zapis dotyczący wynajmu, z tym, że no nie było właśnie tego uszczegółowienia, jeśli nie koliduje to z pracą GOK-u. Ponieważ no mówię, każdy wynajem wpływa na pracę GOK-u. Także uważam, że albo ten zapis powinien być jasny i wynajmy powinny wrócić, albo w ogóle nie powinno go być w statucie. Ponieważ tak naprawdę ten zapis w ogóle nic nie zmienia w praktyce. Dziękuję bardzo. Znaczy, jeszcze ja się ustosunkuję tylko do wypowiedzi pani dyrektor. Zapis jest po to, bo jeśli ktoś zechce zrobić poczesne rano, nie koliduje z niczym. Tak, tylko że pani wójcie, jest jeszcze kwestia innego typu. Zdarzy się, że ktoś chce stypę zrobić rano, prawda? Oczywiście wtedy jak najbardziej, do momentu, kiedy rozpoczynają się wszelkiego rodzaju zajęcia, ta stypa się skończy. Jak ja mam potem wytłumaczyć mieszkańcowi, który przychodzi i ma na przykład pochowanie o godzinie 12, stypa zaczyna się o 14. Jednemu wynajmę salę, drugiemu nie. Jak ja mam takiemu człowiekowi wytłumaczyć, że niestety panu nie wynajmę, a tamtemu panu wynajęłam, dlatego że pogrzeb był 2 godziny wcześniej. Prosty sposób. Kiedy jest wolny GOK, można wynająć, a kiedy jest zajęty, nie można. No ja czuję, wie pan, to jest, no tak można powiedzieć, tak. W teorii to tak to wygląda, ale w praktyce mówię, to są sprawy takie dużo bardziej delikatne. Dziękuję. Pan Jastrząb chciał zabrać głos, bardzo proszę. Dzień dobry, chciałem zadać pytanie do pana Jastrząba, skoro tutaj jest. Ani w uchwale, ani w umowie nie ma mowy o żadnych materiałach użytych do przydomowej oczyszczalni i ścieków. Jedyne w umowie jest mowa tylko i wyłącznie o kwocie i rozliczamy się według kwoty, a nie według materiałów. Na jakiej podstawie? Ja w moim przypadku zostało zapłacone mi tylko 3700 za przydomową oczyszczalnię ścieków, gdy miałem umowę na 11 tysięcy złotych. Proszę mi to wyjaśnić, bo nie było wymagane nigdzie, żebym ja wskazał materiały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, no jak najbardziej. To tak jak mówiłem, że ten wzrost wartości tej przydomowej oczyszczalni ścieków gnilnej do z roku 2014 do 2015 jest niczym nieuzasadniony. To, że dotacja wynosiła 6 tysięcy, a nie 3 tysiące, no tak dziwnie spowodowało wzrost tej usługi. I nie możemy, dla nas to takie troszeczkę wyłudzenie pieniędzy z kasy gminy. Problem domówienia się wykonawcy z inwestorem, że uznajemy, że tyle ta oczyszczalnia kosztuje. Ale trzeba jeszcze zważyć, ile ona faktycznie kosztuje. I naszym obowiązkiem jest dopilnowanie tego, żeby nie było takich sytuacji. Nie sugerujemy nikomu, jak to oczyszczalnie ma wykonać. Jeżeli nie sugerujecie, to powinno być podane w jakiś sposób, prawda? Co, jak, jakie materiały, z czego. Ale druga sprawa jest taka, że mowa jest, że dofinansowujecie do 5 tysięcy złotych, tak? Maksymalnie. Do 50%
wartości. Do 50% wartości, tak? Tylko że umowa cywilna musi, w umowie cywilnej musi być wskazanie jasno, jaka kwota. Nie, musi być kwota wyraźnie napisana, że jeżeli pan uważa, że to jest za 7800, może maksymalnie wykonanie tego, to w takiej umowie powinno być to zawarte, że 7800 i 50% wy zwracacie. Rozumie pan, o czym ja teraz mówię? Tak, ale my nie sugerujemy żadnego rozwiązania. Każdy ma wybór. Druga sprawa jest jeszcze taka, że nie wiem, czy państwo do końca znają własną umowę, tą, którą podpisujecie. Bo w umowie jest jasno napisane, że w moim przypadku było tak, zawieramy mój koszt przy domowej oczyszczalni ścieków jest 11 tysięcy złotych, tak? Z czego wy macie mi wrócić do 5 tysięcy. Cały czas, tak jak rozmawiałem z panem wójtem, do 5,5 tysiąca. Nie, tu jest wyraźnie napisane, że w kwocie dotacji do 5,5 tysiąca złotych. Bo tak wskazał pan, że pańska umowa będzie na 11... To dlaczego ja otrzymuję kwotę 3700, pan mi wytłumaczy? Na jakiej podstawie? Proszę to wytłumaczyć, pan wójt się nie śmieje, bo dlatego, ja zaraz panu to udowodnię na przykład, że tutaj nie macie racji w tym momencie. Dlatego, że prowadzimy odbiór tej oczyszczalni, czy ona faktycznie została wykonana. Została faktycznie wykonana. I musimy zważyć jej wartość. No pan ma umowę, rachunek na 11 tysięcy i on nie jest dla nas obligatoryjny, że my musimy go zapłacić w kwocie 50%. Ja mam rachunek w kwocie 10 tysięcy złotych, no, czy 10, umowa, czy 11. A umowa mówi wyraźnie w paragrafie drugim, podpunkt trzeci, że w przypadku zmiany planowanego całkowitego kosztu przedsięwzięcia określonego w paragrafie drugim umowy, wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztu całkowitego i nie więcej niż 66 tysięcy złotych. Czyli mówimy tylko i wyłącznie o koszcie, nie o materiałach. I tutaj w tym momencie należy mi się na podstawie tej umowy, tego paragrafu i tego punktu wypłacenie 5 tysięcy złotych, bo mam fakturę na dychę, zmieniła się wartość całej inwestycji. Mimo tego, że miałem umowę na 11, fakturę mam na 10, zmiana kosztów inwestycji, mówimy o kosztach. Należy mi się 5 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym jakby zwrócić uwagę, że posiedzenie Rady Gminy to może nie jest aż miejsce, żeby aż takie emocje były. Myślę, że panowie domówicie się albo wyjaśnicie tę sprawę może. Ja bym chciał jeszcze, jeżeli można, to opinię wójta usłyszeć w tym momencie, tak? To pan wójt opinię myśli, jeżeli pan się nie zasłaniał pracownikami, to pan wyraźnie powiedział. Ja rozumiem pana emocje. Rozumiem pana emocje. Był pan u mnie wczoraj, nie? Nie, przedwczoraj. Przedwczoraj. Przepraszam bardzo. Przedwczoraj. Proszę czytać umowę ze zrozumieniem. Tam pisze do 50%, nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Pan, powiem szczerze, tutaj mamy problem z jednym wykonawcą, któremu wzrosły ceny o 100% z roku ubiegłego. Pan, nazywając rzecz po imieniu, dał się oszukać i szuka pan winowajcy. Pan dostał dofinansowanie. I powiem tak szczerze, jak człowiek, zamiast przyjść podziękować, że dostał pan 3700 zł, to ma pan pretensję, że nie dostał pan 1300. Nie. Ja rozumiem pańskie rozgoryczenie, ale na 29 wniosków, ja się nie zasłaniam ludźmi, ale ja nie wszystko wiem. I to, że odpowiada za mnie pan kierownik, to jest bardzo dobrze, bo on zna szczegóły. To, że na 29 wniosków pan jedyny ma problem, bo pan, mówiąc obrazowo, kupił samochód wart 10 tysięcy i zapłacił za 20. Że pan dał się oszukać, to pańska sprawa. Ja oszukać się nie dam. Nie mówimy tutaj o oszustwie, mówimy tutaj o umowie. Umowie, którą zawarliśmy, która jasno mówi i precyzuje wszystkie, wszystkie rzeczy. Dziękuję bardzo. Pan radny Nagórka. Panie Przewodnicząca, ja mam takie pytanie do Pana za drogi. W wtorku na środę jakaś miała dziwna sytuacja, pozalewane piwnice u nas. Wstaliśmy rano, pół metra wody w piwnicy, zniszczone oczywiście to, co tam było. Nie wiem, co się stało, ja u siebie przedmiotem instalację przejrzałem, nic nie pęknięte, wszystko się działo dobrze. Telefony ze wsi, co się dzieje, u każdego to samo się działo. I takie pytanie, w przyszłości, co to było i z ewentualną w przyszłości z roszczeniami, do kogo zgłaszać się, jeśli takie coś wystąpi. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, ciśnienia było problem.
Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, z poniedziałku na wtorek mieliśmy awarię w hidroforni w Srebrnym Borku. Awaria polegała na tym, że nie wyłączył się stycznik, który wyłącza pompę tłoczącą wodę do sieci. W związku z tym ciśnienie w sieci było bardzo wysokie. Było to 0,65 megapaskali. Takie ciśnienie zmierzyliśmy. Zadziałały zawory bezpieczeństwa w hydroforni, niemniej jednak u mieszkańców niektóre zawory bezpieczeństwa były nastawione na nieco niższe ciśnienie. Zadziałały dużo wcześniej, no po to jest zawór bezpieczeństwa, żeby nie pozwolił na to, żeby uszkodzić urządzenia, które znajdowały się w piwnicy. I tak się stało. Nie podaliśmy ciśnienia większego. Te zawory bezpieczeństwa zadziałały, które są w hydroforni, nie pozwoliły na to, żeby to ciśnienie poszło jeszcze większe w sieć. Ale niestety, proszę Państwa, stan techniczny naszych urządzeń jest taki. Ja się boję, że tych awarii może być więcej. Dlatego musimy w miarę szybciutko rozpocząć i procedowanie oraz wykonanie takich urządzeń, czy modernizacja tych urządzeń, na których pracujemy, które podają wodę, żeby uniknąć takich sytuacji w przeszłości. Akurat jeśli chodzi o Srebrny Borek, to co tam popełniono na tej hidroforni, to woła o pomstę do nieba, a może nawet nie do nieba, tylko do organów, które tym się zajmują. Tam są urządzenia, czy były zamontowane urządzenia, które by nie pozwoliły na wytworzenie takiej sieci, które by pozwoliły na wytworzenie ciśnienia, które jest potrzebne. Około 5 atmosfer, między 3 a 5 takie ciśnienie powinno być podawane do sieci, dlatego że większe powoduje u nas również straty, nie tylko w państwa domach. Ale zostało to wyłączone, jest to w tej chwili nie do odtworzenia. Wymaga wysokich nakładów. I będąc przy głosie, Wysoka Rado apeluje do tego, żebyśmy w miarę szybko rozpoczęli i zakończyli procedury rozpoczęcia inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej. W dniu dzisiejszym jest wykonawca koncepcji funkcjonowania tej gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szumowo. Ja proponuję, żebyśmy po zapoznaniu się wstępnym z tą koncepcją rozpoczęli nad nią dyskusję, ale żeby ona trwała w miarę krótko i żebyśmy na sesji, która będzie w niezbyt długim okresie czasu, podjęli decyzję odnośnie wyboru wariantów, które ta koncepcja przewiduje, i rozpoczęli aplikację o środki. Możliwość uzyskania środków na dzień dzisiejszy jest bardzo duża. Jest już ogłoszony program z regionalnego programu operacyjnego dla województwa podlaskiego, gdzie możemy aplikować o te środki. Są również środki już uruchomione w pewnej części, będą uruchomione w pełnej części w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, które prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I po uzyskaniu pozytywnej opinii i uzyskaniu przyrzeczenia otrzymania tych środków, czyli zawarcia umowy, żebyśmy zaczęli realizować to zadanie. Tylko nie można realizować samego zadania gospodarki wodnej bez rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Dlatego też ta koncepcja jest opracowana i dla gospodarki wodnej, i dla gospodarki ściekowej, i w naszym przypadku musi być realizowana razem. I te warianty, czy koncepcja przewiduje określone zadania. W zadaniach są warianty, czyli możliwości wykonania w tych zadaniach, czy podjęcia decyzji o wariantach. Żebyśmy to w miarę szybko przeprocedowali, żeby
żeby no, można było te środki realizować i gwarantuję, wtedy nie będzie takich zdarzeń, bądź będzie ich mniej, bo nie można wykluczyć. No niestety jest złośliwość rzeczy martwych i łuk elektryczny spowodował to, że stycznik się nie rozłączył, ale to się nie powinno zdarzyć przy takiej normalnie funkcjonującej hydroforni. Ja bardzo za to przepraszam, gdyby te uszkodzenia okazały się dużo większe, gdyby były to uszkodzenia urządzeń, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, byśmy z tego ubezpieczenia korzystali. To mówiąc, no rzeczywiście przeraża, bo że jeżeli to dalej będą takie awarie, to dla nas najbliższy przy hydroforni to jest tragedia, bo jakieś tam szkody ponosimy, no nie? I czy z tą wiadomością nie wejść do ludzi, nawet skoro Pan mówi, że to może się często ma Pan takie rzeczy zdarzać, to czy te nasze zawory rzeczywiście nie podnieść, te ciśnienia każdemu powiedzieć, bo dzisiaj kotłownia to nie jest piwnica, tylko to jest pomieszczenie ładnie wyszykowane i tam coś jest też kosztownego. Po prostu w ten sposób. Mieliśmy wszystkie styczniki. Nawet te, które są dobre, wszystkie wymieniliśmy. Jest to dotychczas od kilku lat. Pierwsza taka awaria. Mamy nadzieję, że po wymianie tych styczników no będziemy mieć ten czas na... Nie powinno się to zdarzyć, aczkolwiek nic wykluczyć nie można, bo nowe urządzenie może w pewnym momencie no, przy takim systemie zabezpieczeń, które tam jest, po prostu no, nie zadziałać. I jeszcze jedno, że po takiej awarii ja bym miał prośbę nawet, tu jest Pan Wójt, ma system SMS-owy na przykład, czyż ja, ile ja energii i zdrowia straciłem, żeby instalację swoją przeszukać, zobaczyć tego przecieku i nie znalazłem go. Wodę wylałem, ja myślałem, że to ktoś tam z góry nanosił może. No ale tak każdy zrobił, bo przecieku nie było, bo to w nocy się działo, a rano jest zalane i przecieku nie ma. Po prostu SMS, jakieś ten prośba, powiadomienie w ten czas i ludzie wiedzą w czym rzecz i inaczej podchodzą do tego. A tak to nerwowo tych nie szukają. No, dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie, to tak właściwie do Urzędu Gminy. Czy Urząd Gminy wie już na temat OSN-ów? Czy już weszły te OSN-y, czy nie? To znaczy, to jest obszary szczególnego zagrożenia azotem pochodzenia zwierzęcego. I to miejscowości są zagrożone Kalinowo, Żabikowo, Srebrny Borek, Srebrna, Łętownica, Paproć Mała i Wydatka. I prosiłbym, żeby Pan Wójt może poinformował rolników, albo nawet zorganizował takie szkolenie na ten temat. Bo to się wiąże z kontrolami zbiorników, szamp i to by to przeprowadzone na tych terenach, by to przeprowadzone kontrole i no, żeby rolnicy byli świadomi tego. To może albo nawet jakieś szkolenie zorganizować. Z ODR-ów zaprosić. Możemy skontaktować się z ODR-em, bo oni najświeższe wiadomości mają, przeprowadzają. Możemy zaprosić kogoś na następną sesję, po prostu to jeszcze przed uruchomieniem dopłat, bo to będziemy musieli uwzględnione. Tak. I w ten czas będzie wyjaśnienie z pierwszej ręki. Prośba zaprosić kogoś. Bo to w internecie już na pewno chyba jest. Tylko czy gmina wie. Jestem otwarty zawsze na współpracę, zawsze pomogę przy zorganizowaniu tego spotkania. Są to pytania dotyczące rolników, bardzo szczegółowe. Zapewne z Izby Rolniczej te wiadomości są. Urząd Gminy, jak Pan to określił, nie jest informowany o tych kwestiach. Nie, w ogóle nie znamy tematu, ale jeśli będzie potrzeba jakiejkolwiek pomocy czy zorganizowania sprawy, bardzo proszę. Ja przy okazji apeluję do mieszkańców gminy o dopisywanie się do tego systemu SMS-owego. Jest już u nas ponad 50% gospodarstw dopisanych, ale jest to naprawdę bardzo dobre, popularne rozwiązanie, bardzo łatwy kontakt i z tego co dzisiaj słyszę, Pan Prezes również będzie z tego korzystał i im więcej mieszkańców, to jest bezpłatne, proszę się dopisywać, nic nie kosztuje, a informacja jest, że tak powiem, z pierwszej ręki. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Radny Szmat, Pan Sołtys Szmat. Proszę Radny, proszę. W sumie zgłaszało się kilka osób starszych ze strony, więc jak na, powiem, spo,
człowiek. O co mi chodzi? Zaskarżony jest przystanek autobusowy 1 i pozostał stary słupek. Stary słupek zatrzymywał się. I teraz te starsze osoby nie wiedzą, gdzie się zatrzymać. Teraz pójdą pod słupek stary. Bo państwa Klapczyńskiego jest słupek certyfikacji się zatrzymywa. Raz autobus zatrzyma się przy starym słupku, drugi raz zatrzyma się 100 metrów, drugi raz zatrzyma się 100 metrów przy budce, gdzie jest postawiony. I teraz tak, dla dziecka, czyli dorosłego, zdrowego, to 100 metrów, to jest żaden problem przecież. Dla takiej osoby 80 lat, co chodzi przy kliku, podleci na autobusu, autobus już pójdzie. Tu jest prośba, żeby albo, nie wiem jak to zrobić, ten słupek zlikwidować. Nie wiem do kogo to należy. Ja mógłbym go... Bardzo podobną sprawę miałam. Generalnie to, kto określa, znaczy tak, czyja jest droga, to ten zarządca drogi ma obowiązek określić przystanki. Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z drogą powiatową, tak? Więc Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę i pewnie podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków. I z tych przystanków, które Rada Powiatu albo Rada Gminy na swoich drogach podjęła, określiła jako przystanki, mogą korzystać przewoźnicy, tak? Więc to, czy przystanek jest tu, czy tu, to leży w gestii Rady Powiatu. A przewoźnik tylko korzysta. Podejrzewam, że tutaj może kierowca jest niezorientowany, który przystanek jest tym przystankiem prawnym, no i tak to się dzieje. No o to właśnie chodzi, mówię, a ja się zwracam jako drogę. No po prostu. Dobrze, tu gminy muszą gminy. Przewoźnika, gdzieś jakiś tam moduł w Wiśle, żeby to sobie po prostu... Lasy proszę ogląda. Bo to w ogóle przystanki, nie wiem, postawiona jest budka, żadnego znaku nie wiem, jaką budka. Czy to jest dla PKS-u? To samo następna sprawa. Się temu przyjrzeć. Dwa znaki są postawione, że autobusy mają się zatrzymywać, bo mają z prawej strony drogi i z lewej. Tak. O czym? Nie może być jeden tylko znak. A tu co ten znak potrzebny, to jego nie ma. Ja tylko gwoli informacji powiem, że przystanki, które stoją, w ogóle stoją na terenie naszej gminy, są przystankami służącymi do dowozu dzieci. Wiaty przystankowe. A znaki przystanku należą do zarządcy drogi, czyli do starostwa. Do pana Roberta proszę się zgłosić. Tylko panie wójcie, one nie wiedzą, jeśli jest wiatr, to jest wiatr. Albo idą pod szubek i... Tu jest... Ja mówię, to jest... To proszę... Nie mam wiatru. Proszę pokazać tam na tablicę napisać, że tam nie wiem, że mam to figuruje. Że tu nie można stawać, to nie tam... I autobusy się zatrzymują raz przy jednym, raz przy drugim. To trzeba by było Panie planowanych inwestycjach słyszałem o budowach linii oświetleniowych w danych miejscowościach. Z tego co pamiętam, poprosić było planowane do poprzednich kadencji na budowę linii oświetleniowych. Nie widzę w ogóle, nie słyszałem w ogóle o planowaniu w zakresie. Czy to było za poprzedniej kadencji, to ja nie wiem. Planowane na pewno nie było, bo nie ma projektów. Może było obiecane, ale to już dwie różne sprawy. Proszę przyjść do mnie, ja się przyjrzę. To prawdopodobnie chodzi, pan wspomina mi kiedyś o tą drogą. Tam są różnice co do słupów, czy mogą służyć. Ja poruszałem tę sprawę, sprawa jest wyjaśniona, czy słupy mogą służyć do jednocześnie do oświetlenia naszego i linii energetycznej rejonu. Ta sprawa jest już w toku, ale ja szczegółów nie znam. Proszę przyjść do urzędu, wyjaśnię. Dziękuję. Sprawa tego oświetlenia, to u nas wyszło właśnie, że nie chcieli zaprojektować, bo są za niskie słupy.
Ja już wyjaśniam tę sprawę. To za niskie są. Proszę Państwa, zarządzam 5 minut przerwy. Panie Przewodnicząca, Panie Burze, Szanowna Rado, jestem przedstawicielem przedsiębiorstwa projektowego zajmującego się między innymi u Państwa opracowaniem koncepcji gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szumowo. Taką już koncepcję żeśmy opracowali. Koncepcja została opracowana w formie wariantów rozwiązania gospodarki wodnej, to jest jedna część, i gospodarki ściekowej. Nawiązując do dyskusji, która przed chwilą się toczyła, mogę stwierdzić, że temat jest gorący, ważny dla gminy i jak najbardziej na czasie. Może skupię się na razie na gospodarce wodnej. W gminie jest 6 ujęć wody, łącznie ze stacjami przygotowania tej wody. Niektóre to są same hydrofornie, niektóre to są przestarzałe, nawet niektóre bardzo, układy technologiczne do pozyskiwania wody. Do chwili obecnej ZGM stara się dywersyfikować w jakiś sposób pewność, zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców poprzez takie szybkie wykonywanie połączeń poszczególnych stacji, ponieważ są one w złym stanie, jest potrzeba łatania, bym powiedział, na bieżąco, żeby można było zachować jakąkolwiek ciągłość dostawy. Jest jedna stacja w gminie, która została zmodernizowana, jest to stacja nowoczesna w samym Szumowie. Pozostałe nie są to stacje nowoczesne, nie spełniające wymagań. Koncepcja zaopatrzenia w wodę została opracowana wielowariantowo. Zakłada z grubsza likwidowanie pewnych stacji i są rozważania, które stacje byłoby najkorzystniej zlikwidować. Oczywiście w układzie całej gminy zwodociągowanej zachowujemy już wykonane i w tej chwili odnowione tak jakby przejścia pod drogą krajową numer 8, która jest w trakcie w tej chwili gruntownej modernizacji i przebudowy, będzie lada chwila skończona. Także tutaj sprawy przejść dodatkowych pod drogą krajową właściwie są zamknięte, bo już jest to w fazie wykonywania samych nawierzchni. Tak jak mówię, warianty rozpatrują rozbudowę pewnych stacji poprzez ewentualne dowiercenie studni, likwidację stacji wybranych, które opłaca się z punktu ekonomicznego zlikwidować. Nie będę może w szczegóły wnikał w tej chwili, które stacje, bo tych wariantów takich między sobą jest około 8. Te likwidacje i rozbudowy, unowocześnianie zostawianych stacji są powiązane z odpowiednim połączeniem rurociągami poszczególnych miejscowości. Warianty są porównane pod względem nakładów inwestycyjnych. Te nakłady inwestycyjne w wariantach są dosyć zbliżone pomiędzy sobą i przy wyborze wariantów uważam, że powinny tutaj zagrać sprawy własnościowe, możliwości poprowadzenia poszczególnych spinek wodociągowych z terenowymi sprawami, czyli z własnością gruntów. Jak byłoby to korzystniej poprowadzić? Jest to etap, który powinien być rozpatrywany już na etapie wykonywania samej dokumentacji map do celów projektowych. To jeśli to dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, wodnej. Drugi temat już poruszany to jest gospodarka ściekowa. Widzę, że jest program w gminie odnośnie dofinansowywania. To może tylko jako pogląd, bo to jest samo Szumowo na mapie. Jest rozpatrzone dosyć szczegółowiej. Do gospodarki
ściekowej, tak jak gospodarka wodna w gminie jest obecna, jest naszym zdaniem w złym stanie, ale jest, którą trzeba po prostu dostosować do obecnych czasów. Tak gospodarka ściekowa w gminie praktycznie no, nie występuje, nie istnieje, bym powiedział. To są indywidualne działania poszczególnych siedlisk na rozwiązanie ścieków. Tak jak słyszę, gmina włączyła się w to poprzez dofinansowanie budowy przez ludzi oczyszczalni. Jak to w takich sytuacjach bywa, potrafię zrozumieć, że wykonawcy, jeśli wyczuli, że można zarobić pieniądze, więc będą zarabiać. Mamy rynek, no, nie ma dwóch zdań. Przy rozpatrywaniu gospodarki ściekowej podeszliśmy do tematu w sposób następujący. W związku z tym, że jedyną miejscowością, która jest najbardziej zwarta, jeśli chodzi o zabudowę, to jest samo Szumowo. Natomiast pozostałe miejscowości to są albo tak zwana ulicówka, czyli jedna ulica i siedliska wzdłuż, a większość miejscowości ma zabudowę dosyć mocno rozproszoną. Wobec powyższego nie rozpatrywaliśmy kanalizacji centralnych w miejscowościach z rozproszoną zabudową, ponieważ ilość odbiorców, czyli siedlisk możliwych do podłączenia na kilometr wykonanej inwestycji, czyli kanalizacji, jest mała. Stąd jednostkowe koszty wychodzą dosyć duże. Nie tak dawno wykonywaliśmy bardzo podobny temat gospodarki wodno-ściekowej, który został zakończony. Środki zostały pozyskane, zostało to wykonane, przetargi odbyły się, wykonawcy zostali wyłonieni i jest to rozliczone. Akurat to było w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej Wielkich Jezior Mazurskich, ale to nie ma znaczenia, czy to było tam, czy to jest tutaj. Przy ściekach dla miejscowości oprócz Szumowa rozpatrywaliśmy właściwie jeden wariant, czyli oczyszczalnie przydomowe dla siedlisk poszczególnych. Braliśmy pod uwagę oczyszczalnie jednego typu, biologiczno-mechaniczne, bez żadnych tam uproszczonych jakichś oczyszczalni, czyli najbardziej sprawne i nowoczesne. I tutaj chciałbym taką rzecz może podkreślić, że gdyby doszło do realizacji programu, a potrzeba taka z naszego punktu widzenia jest ogromna, wtedy te koszty budowy oczyszczalni przydomowych można byłoby ujednolicić, ponieważ inwestycja by była prowadzona kompleksowo. Musiałby być przeprowadzony przetarg według ustawy o zamówieniach publicznych. Wykonawcy musieliby być wybrani w wolnym przetargu i te ceny na nowoczesne oczyszczalnie spadłyby, ponieważ no, duża ilość montowanych oczyszczalni, wykonawcy między sobą konkurując, doprowadziliby do niższych cen i globalnie wszystkich, i mieszkańców, i gminę, to by kosztowało mniej niż w tej chwili to jest inwestowane w sposób rozproszony. Dla miejscowości, dla gminy sam, miejscowości Szumowo, w związku z tym, że zabudowa jest bardziej zwarta, rozpatrywaliśmy trzy warianty. Dwa warianty to jest centralna kanalizacja w miejscowości z budową oczyszczalni ścieków centralną. Warianty to jest 1A, 1B, różnią się między sobą szczegółami doprowadzenia do oczyszczalni i ilością przepompowni. W związku z tym, że teren jest zróżnicowany, jest konieczność przy planowaniu kanalizacji wybudowania przepompowni. Planowane są one w najniższych miejscach, tam gdzie już nie jest ekonomiczne z punktu widzenia prowadzenia rurociągów takie zagłębienie kanalizacji, które jest po prostu za drogie, przepompowuje się to wyżej. Wiadomo, że przepompownie, urządzenia mechaniczne mają swoją zawodność. Im jest ich mniej, tym system jest bardziej niezawodny. Ograniczyliśmy się do tego, żeby ich była niezbędna ilość. Rozpatrywany był także trzeci wariant,
bez budowy kanalizacji centralnej, a że w oparciu o, tak samo jak w miejscowościach innych, w oparciu o oczyszczalnie przydomowe. Ten wariant został rozpatrzony z powodu takiego, że w wariantach z kanalizacją centralną główne ciągi no, muszą być prowadzone w ciągach komunikacyjnych. Tak jak wiem, większość dróg w miejscowości to są drogi powiatowe. Może tu wystąpić, mimo że wariant z kanalizacją centralną jest tak jakby wygodniejszy, bardziej sprawny z punktu widzenia systemu kanalizacyjnego, może tutaj wystąpić trudność organizacyjno-prawna z wykonaniem, czyli z wykonaniem kanalizacji w drogach powiatowych. Nie ma miejsca w ciągach chodnikowych, leżą tam uzbrojenia innych gestorów sieci, trzeba byłoby to prowadzić w osiach jezdni, chyba żeby była taka możliwość, żeby z powiatem domówić się, żeby razem z kanalizacją sanitarną wykonać kanalizację deszczową, to musiała być inwestycja wspólna, na pewno droższa, większe przedsięwzięcie, no ale kanalizacja deszczowa z czasem też będzie potrzebna. Tylko to wszystko jest większe już przedsięwzięcie organizacyjne. Stąd rozpatrzony był wariant z przepompowniami, z oczyszczalniami przydomowymi. Nakłady inwestycyjne na kanalizację centralną z oczyszczalnią ścieków i z przepompowniami niezbędnymi są bardzo zbliżone do budowy oczyszczalni przydomowych. Posłużę się może paniami, które szczegóły opracowywały. W Szumowie jest około 370, o ile zapamiętałem? Tak, 370. Planowanych? Około 800 oszacowaliśmy pozostałych. Także razem to jest. Mówimy o około 1200 oczyszczalni przydomowych. Jest to duże przedsięwzięcie. Na pewno nie będzie go można wykonać jednorazowo. Będzie to musiało być rozłożone w czasie. Jakiś pierwszy etap, pierwszy i drugi trzeba będzie byłoby przyjąć do tego, żeby złożyć aplikację o finansowanie, ponieważ te aplikacje muszą być zamknięte. Zajmujemy się takimi rzeczami, robiliśmy to. I teraz najbliższa taka dosyć atrakcyjna aplikacja to jest RPO. Najbliższy termin składania wniosków to jest, tak jak pan prezes wspominał, w maju. Niezbędne byłoby przygotowanie materiałów, ale po to, żeby te materiały wykonać, trzeba zdecydować się na jakiś wariant. Czyli trzeba ten wariant tak jakby przyjąć do realizacji, przedyskutować go i przyjąć do dalszej realizacji na podstawie wybranego wariantu pisać już aplikację o środki. Nie ma stuprocentowej pewności, że te środki będą pozyskane. No jest duża szansa. Dofinansowanie jest do 85% dotacji kosztów kwalifikowanych. Natomiast jak te koszty uznawane będą, to jest już kwestia szczegółowych zapisów w regulaminach konkursu. W każdym razie konkurs na temat modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w postaci wodociągów i kanalizacji najbliższy w naszym województwie jest nabór w maju. Może tyle z przedstawienia ogólnego. Proszę powiedzieć, a jakie dokumenty są potrzebne, żeby aplikować? Bo na razie to jest koncepcja, tak? To jest koncepcja. Co trzeba mieć? Bo chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim terminie, jak musimy szybko pracować, żeby ewentualnie skorzystać. No dosyć szybko. Trzeba mieć przygotowany proces inwestycyjny. Większość programów dopuszcza najchętniej, gdy jest wykonana dokumentacja techniczna, czyli kiedy jest wszystko po pozwoleniu na budowę. To tego nie zdążymy do maja. Nie ma szans żadnych, nawet w trybie super szybkim. Druga rzecz, drugi sposób to jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, czyli opisanie przez inwestora, co chce zrobić, czyli do kogo podłączyć, w jaki sposób, jak to ma być wykonane. Jest rozporządzenie na temat, jak powinien być stworzony program funkcjonalno-użytkowy. Trzeba oszacować
nakłady inwestycyjne i wtedy aplikować do, na podstawie już nie pozwolenia na budowę, a programu funkcjonalno-użytkowego metodą tak zwaną zaprojektuj i wybuduj. I myślę, że to drugie rozwiązanie ma jakieś, chociaż czasu i tak jest mało, bo żeby napisać program funkcjonalny, to już po prostu trzeba zdecydować się, wiedzieć do kogo, gdzie te nawet oczyszczalnie przydomowe będą budowane. Trochę łatwiej może jest, jeśli chodzi o wodociągi, dlatego że będziemy tutaj ingerować w stacje uzdatniania, w ujęcia wody, one są na działkach właściwie gminnych, są własnością gminy i tutaj nieprzewidywane są jakieś modernizacje instalacji u odbiorców. Natomiast do tego wodociągu jeszcze może nawiązując, te zawory to powinny być na 6 parów wszystkie instalacje dostosowane i takie zabezpieczenia. Panie radny, na górka, nie? Ja mówię z technicznego punktu widzenia. 6-barowe powinny być zawory, to troszeczkę kosztuje, a jeszcze lepiej przed zaworem zawór przeciwskażeniowy musi być wstawiony, czyli zwrotny praktycznie, żeby woda się nie cofała. I jeszcze lepiej, kiedy jest wstawiony regulator ciśnienia, nastawiony na 3, 3,5, 4 bary, on pilnuje domu przed takimi zaburzeniami w sieci wodociągowej, aniżeli ustawione zawory poniżej 6 barów zawsze mogą przy wyłączeniu pomp, nawet przy zaniku prądu, mogą tak się zachować. Czyli najwyżej instalacje trzeba dostosować, żeby nie ciekło nic przy 6 barach. Bywa czasami, że jest tak zwane uderzenie hydrauliczne, bo zatrzymanie pomp to zanim ustabilizuje się wodociąg cały, to on tak faluje. To, że to jest od razu fabrycznie ustawione jakieś ciśnienie, jakieś kupuje się zawory 3, 4, 5, 6-barowe, 8. Mhm. Nawet i te na wodociągu, te z niebieskimi kapturkami, to są w standardzie 6. Ale dla bezpieczeństwa lepiej ustawić zawór redukcyjny ciśnienia, taki ustawiany i sobie można w domu ustawić na 3 bary, najlepiej to robi, albo 3,5 na nowoczesną armaturę. Te ciśnienie tam trochę może było większe tam, troszeczkę. Bo te rury tam chodziły ktoś tam, nie ruszały się. No ale wszystkie rzeczy mechaniczne, tak jak w domu i kocioł, tak jak na stacji stycznik, no mają prawo się popsuć, zawory muszą się otworzyć, ale stacje są przestarzałe oprócz stacji w Szumowie. My w koncepcji do tej stacji w Szumowie dociążamy tą stację w Szumowie trochę, prawda? W niektórych wariantach. Czy w ogóle nie ruszamy? Tylko łączymy tą stację. Łączymy tą stację w system jeden połączony, który pozwoli... Obieg zamknięty taki tworzyć, tak? Co? Taki pierścień tworzyć, czy... Łączy, tak. Na bazie tych dwóch przejść pod drogą S8, bo tutaj nie ingerujemy. Żeby można było awaryjnie podać z obniżonym ciśnieniem, ale żeby nie było tak, że i wtedy tylko dwa przejścia by były, tak? Bo mamy dwa przejścia na całej gminie, dwa przejścia są. Te, które są. Czyli jeden jest na Wyszomierzu, tak? Jeden jest tutaj Ostróżny, a drugi jest Wyszomierzu. Wyszomierzu, tak. Czy są jakieś pytania, bo tutaj są pan. Ja może o wodociągach. Tak. Pan powiedział, że są jakieś 2 czy 3 warianty do prowadzenia wody. Nie do prowadzenia wody. Chodzi o wodociąg. Woda jest doprowadzona do 90%, mieszkańców. Tylko chodzi mi o to. Pan powiedział, że są warianty. Tak. Czy w tych wariantach to będzie likwidacja z tych studni, które istnieją? Tak. Proszę pana, to od razu panu mówię. Ten wariant, ja nie będę podejmował decyzji, ale proszę zrozumieć, że przyjdzie lato, nawet w tej chwili, co te 6 studni jest, brakuje wody. Proszę ten wariant odrzucić. Ale będą wiercone studnie nowe. Będą wiercone studnie nowe na innej głębokości. Tylko pan w tym wariancie nie przestawił. Są warianty, ale nie. No ja się, bo to jest
za szczegółowo, żeby po prostu... Nie, będą wiecone... Teraz wiem troszeczkę więcej. Będą ujęcia te, które mają być rozbudowane, żeby zrobić to porządnie, z rezerwową studnią i tak dalej. Natomiast jeszcze może na zakończenie taką rzecz powiem. Jak wspomniałem, jesteśmy po takim przedsięwzięciu modernizacji gospodarki ściekowej w gminie. I jeśli chodzi o ścieki, w tej chwili nie ma praktycznie systemów kanalizacyjnych w gminie. Ścieki są odprowadzane do szamp różnych, szczelnych. Taki jest przepis, że są odprowadzane do szamp szczelnych. Ale muszę powiedzieć, że w tej gminie, w której myśmy to robili, natknęliśmy się na oto takie zjawisko. Po latach było coraz trudniej pozyskiwać wodę ze studni, ponieważ ścieki, które latami dostają się do gleby, one tam nie giną, nie nikną, tylko bardzo pomalutku oczyszczają się częściowo, a częściowo nie. I mieszają się z wodami podskórnymi. I podskórnymi, czyli płytkimi, i przez warstwy, zależy to od układu geologicznego, przez warstwy wodonośne przedostają się do kolejnych warstw. Może być tak, że za 5, za 6 lat będzie problem z wodą, która jest w tej chwili. I dlatego te rozwiązanie gospodarki ściekowej jest bardzo istotne. Jest następny przepis, że instytucje, które dofinansowują takie przedsięwzięcia, nie dofinansowują samych wodociągów. Teraz nie można dostać pieniędzy po to, żeby zwodociągować jakąś wieś czy gminę, nie budując jednocześnie, wykonując gospodarki ściekowej. To jest takie z tymi szambami coś, że to się odezwie na pewno. Tylko nikt nie wie kiedy, z jakim natężeniem, ale najczęściej powoduje problemy z zasobami wody pitnej, podziemnej, której jest coraz mniej, która jest coraz bardziej cenna, będzie coraz droższa. Natomiast to, co wiemy w gminie, jest rozwinięta bardzo hodowla. Też te ścieki z szamp na pewno przedostają się do wierzchnich warstw i ta produkcja mleka i pasza i woda używana do produkcji mleka, do mycia przecież całych instalacji do chłodzenia i przepompowywania mleka, też to będzie się pogarszać, kiedy nie w gminie nie zajmie się gospodarką ściekową. Tyle właściwie. Można. Jedno pytanie, może dwa. W kontekście tego, co wypowiedział pana sołtysa ze Srebrnej, to chciałbym potwierdzić fakt, że musimy zająć się sprawami gospodarki wodnej. Tam już sprawa się poprawiła, bo wykonaliśmy spinkę, jeśli chodzi o Srebrną. Teraz nie będzie tych problemów. Niemniej jednak mam takie pytanie, bo państwo tutaj robili koncepcję, ja ją przejrzałem dość szczegółowo, mam kilka uwag, ale to nie na tym gremium. Będziemy korygować i... Tak, będziemy pracować, rozmawiać jak najszybciej. Z tego, co państwo mówią, w maju można złożyć wnioski. Takie terminy są i ja na dzień dzisiejszy. Takie mam konkretne pytanie. Czy to jest realne, że jeśli zdecydujemy się, bo to jest temat bardzo istotny, bardzo ważny dla gminy. Decydowalibyśmy się do połowy, powiedzmy, lutego. Formę rozwiązań. Czy jest realny czas, żeby złożyć wnioski już w maju? Czy w tej wersji okrojonej niepotrzebne jest studium wykonalności i tak dalej? Czy to jest jeden element? Ale te studium wykonalności na pewno będą potrzebne. Tylko czy to jest realne do maja? Tak. Mamy w RPO jest możliwość poprawki raz, także można tak. To tam uzupełnić i tak dalej. Czyli jest realne, czy nie? Wykonujemy teraz studia wykonalności. Jeśli wcześniej zabierzemy się, szansa jest, że się wyrobimy. Potrzebne jest zacieśnienie współpracy, bo wiadomo, do studium... Wybrać wykonawcę oczywiście. Wykonawcę to będzie się wybierać po przyznaniu środków, bo wcześniej to... A druga kwestia, czy rozważał pan też w stosunku do Srebrnej, czy rozważaliście państwo, że tam jest bardzo ciężki teren, tam przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wiąże się z budową kopców i tak dalej.
Czy grunty są, wiem, że są gorsze po tamtej stronie. Tak, czy akurat Srebrna, bo tam jest duża wieś, czy nie można by było podłączyć do Szumowa w różnej formie, czy kolektora, czy tłocznego, czy taki wariant był brany pod uwagę, czy nie? Ale podłączyć do Szumowa pod warunkiem, że w Szumowie by przeszła kanalizacja. Oczywiście rozmawiamy. Ona jest cała, główne ciągi są w drogach powiatowych. To znaczy jeden ciąg, te poboczne drogi są, no, są jeden, nasze. No główny ciąg, zgadza się. Zwolenie wszystko jest, tak. Chodzi o ulicę 1 Maja. Dokładnie. Chodzi o ulicę 1 Maja. Ja osobiście też mam wątpliwości. Znaczy, sprawa jest... Lepsze jest rozwiązanie trochę, ale uciążliwe. To znaczy tak, uciążliwe w wykonawstwie. Tak jest, dokładnie. Ale potem jest lepsze. Później jest dużo lepsze. Zgadza się. Dużo lepsze. Zgadza to jest jedna sprawa. Dużo lepsze z tego powodu, że mamy XXI wiek, ta technologia jest zupełnie inna niż 10 czy 15 lat temu. To oczyszczanie ścieków spełniają swoje role, nie są aż tak drogie jak do tej pory. Ale też mam wątpliwości, jeśli chodzi o samą Szumową. Przy budowie oczyszczalni przydomowych. Proszę rozwiać moje wątpliwości, może nie tylko moje, ale i mieszkańców, bo działki są bardzo małe. Właśnie rozmawialiśmy o tym, o tych małych działkach. One nie byłyby, pani, one nie byłyby na zasadzie te biologiczne, mechaniczne, biologiczne. Może być też rozsączająca. Ale może być tutaj, grunty w Szumowie są, to co jesteśmy zorientowani, dosyć przepuszczalne i możemy to robić na studniach chłonnych. Czyli technologicznie nie ma przeciwwskazań. Czyli nie drenażem rozsączającym, a studnia głębiej, na pewno jest to ingerencja większa w działki niż zrobienie samego przyłącza kanalizacyjnego. Nie ma dwóch zdań, a działki, patrzę, dużo jest pięknie zagospodarowanych, polbruki, niepolbruki. Są duże plusy i minusy obydwu rozwiązań. Dobrze, ja tak kończąc powiem tylko, że te warianty ukażą się na stronie internetowej gminy. Zapraszam mieszkańców do oglądania, przyjrzenia się. Tu są bardzo szczegółowe rozwiązania. Nawet można zobaczyć własny domek, co będzie zrobione, gdzie będzie zrobione. Dotyczy to przede wszystkim Szumowa, bo w miejscowościach, innych miejscowościach jest rozwiązanie, no poza Srebrną, o której wspomniałem, może się jeszcze Państwo pochylicie nad tym tematem. Tam jest temat tylko przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o wariant rozwiązania problemów tutaj w Szumowie, nie ukrywam, wiąże się to właśnie współpracą ze starostą, jeśli byśmy, bo tam są dwa ciągi kanalizacji, nawet dwa rurociągi w jezdni. No problem jest duży. Na pewno jest to rozwiązanie w moim przekonaniu, ale ja nie jestem specjalistą. Jest lepsze technicznie. Jest lepsze. I eksploatacyjnie. No właśnie, tak? Nikt nie ma tego, bo nie ale ma co ukrywać oczyszczalnie ścieków. Ja oczywiście dlatego te dopłaty są większe, bo ja korzystam z takiej oczyszczalni osobiście już 12 lat. Jestem zadowolony. Nie wiem w ogóle, że mam szalba, ale wymaga dozoru, to nie ma tak, że też to się zrobi i koniec. Kosztuje utrzymania, kosztuje, bo tam wchodzą urządzenia, które pobierają prąd, to nie jest wydatek jednorazowy. To nie ma tak, nie można porównywać, że pobudujemy kanalizację zbiorczą i my musimy płacić, a jak sami to nie. To jest błędne mniemanie, bo utrzymanie przydomowe oczyszczalni ścieków też kosztuje. Nie są to duże koszty. Ale też wymagają oczywiście dozoru. To nie są urządzenia samoczynne. Pani tu przygotuje i tak jest. Poza oczywiście oczyszczalniami gnilnymi, ale też trzeba je pilnować. Nie ma co ukrywać, one brzydko pachną. Tak, dokładnie. Nie najlepsze na to jest warunki. To nie zawsze można zrobić. Kwestia jest taka, że usypać kopiec, czy jak to nazwiemy, tak, do rozsądzania. I podnieść do góry. Ile mamy miejsca, może być to studia chłodna, może być to również rozsądzone w postaci rur, czy takiego drenażu rozsądzającego. W tym wypadku będzie nam jeszcze pompownia mała, także jeszcze koszty pompowania. Te rozwiązania, o których pani wspomniała, to dotyczy przede wszystkim miejscowości Pęchratka, Srebrna, Paproś Duża. Też część Srebrnego Worku. I Wętownicy. Tam, gdzie są mniej przepuszczalne grunty. To znaczy tam, gdzie są lepsze ziemie. I
No mniej ta strona, z tej strony S8, no nie ma co ukrywać, dlatego jest tak małe zainteresowanie szambami, bo nie ma problemów z szambem. Ale jeszcze raz podkreślę ten temat, że ta jakość wody jest, będzie się pogarszać. Sytuacja podbramkowa w Poprocie Dużej, to się będzie pogarszać. Te zagrożenia biologiczne czy chemiczne, one będą się pogłębiać. I jeszcze raz apeluję do mieszkańców o przyjrzenie się. My będziemy w ciągu 2 tygodni, ja spróbuję, zorganizujemy podobne konsultacje jak przy strategii rozwoju gminy Szumowo. Tylko taka moja propozycja, może w niedzielę. Nie ma problemu. Bo może być są osoby, które pracują i nie ma muszą brać urlop, żeby przyjechać, a w niedzielę to każdy ma wolny. I tu prośba do sołtysa z Szumowa, bo tak naprawdę to Szumowo jest najbardziej zainteresowane i tu będzie dylemat, który wariant wybrać. Oczywiście zaprosimy na spotkanie przedstawicieli powiatu, bo bez decyzji się właścicieli dróg nie możemy w ogóle podejmować żadnych decyzji. Ja zobowiązuję się w ciągu do połowy lutego zorganizować takie spotkanie i już dziś zapraszam wszystkich. Wcześniej, panie wójcie. Wcześniej? No pan mówi, że w połowie lutego to muszą zacząć pracować już potem, tak? No, dobrze byłoby zacząć, żeby zdążyć. To w pierwszą niedzielę. No tak, za tydzień w niedzielę. Za tydzień w niedzielę. To będzie. Ty trzeźwiejesz. Nie, to spokojnie. Spokojnie. Ogłosimy na stronie internetowej gminy te spotkanie, ogłosimy systemem SMS-owym i postaramy się to zrobić najszybciej. Uwzględnię prośbę pani Eli. Rzeczywiście ta niedziela byłby okresem, takim terminem chyba najlepszym rozwiązaniem. Spotkamy się w niedzielę. W Goku. Po sumie, po południu. I dokładnie. Nie będzie kolidowało z zajęciami, także nie ma problemu. Natomiast tutaj jak pan żeby Srebrną podłączać ewentualnie do Szumowa, kwestia jest przejścia przecisków pod S8. To zawsze nie jest prosta rzecz i nie jest tania i organizacyjnie, ale jest to oczywiście w tej koncepcji do zrobienia jakiegoś wariantu pośredniego. Rząd wielkości kosztów? Czy no przepompownie trzeba przepompować, tu nie jest tak strasznie daleko, trzeba by przepompować ścieki po prostu pod, tych ścieków nie są ogromne ilości, pod S8. Tutaj zrobić kanalizację, ale warunek jest taki, że tutaj byłby wybrany wariant z oczyszczaniem, który trzeba by zrobić trochę większą. To jest to do zrobienia. Tu nas najbardziej niepokoi S8, która będzie na gwarancjach i możemy jej nie ruszyć przez dłuższy czas, dopóki nie miną gwarancje. Jeszcze nie uważam, że finał realizacji tego zadania nie będzie wcześniejszy, także nie ma się co. Ale tu będą przejść maków, także możemy tam. To będzie tłoczna, także nie, spadki nas nie obowiązują, możemy z żabami i ze ślimakami spróbować przedostać się pod S8. Dziękuję bardzo panu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady 14. sesji Rady Gminy Szumowo. Dziękuję wszystkim.